Ale mam problem do ludzi, którzy, wiesz, tam wchodzą i ją jadą, jak to gównianie nie wygląda. Co ci do tego? Otwiera furtkę do tego, że ludzie mogą oceniać jej wygląd. Dlatego, że ona sama wokół tego robi content. Tak sobie zrobiła, ok? widocznie tak chciała i sp***a z... od niej. To jest charakterowe podp***alanie contentu. No, Mimo wszystko tam było trochę tej autorskiej pracy, a tu chłop wali jeden, no, do, jednego, jeden do jednego, no to jednego, to jest no. Ale wędeczka, o co tu się dzieje? Co tu się dzieje w tej kociej głowie? O, Halo. ale złapałem. Jest ofiara. Ale wojownik. O, kaktulec już też idzie, już się czeka. O, o ale 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 się, ekipa. Ale trzyma człowieku. Ojej, o nie. Uciekła wędka. Niech to gęś kopnie. Ale Co tutaj tu normalnie, zrobić? tutaj się tak dziwnie robi, bo jak ty się zaczynasz bawić z jednym kotem, to one wszystkie zaczynają i tak nagle się, wiesz, jakby masz taki obraz, że mrugasz oczami, otwierasz, a nagle cztery koty. Psz, chmara taka, tak. I się skradają też, czujesz jakiś kur... Jazda Jest się od tak, razu no. robi. No chodź na kamerę, chodź, tu no. tutaj musisz. Ten już kadrze. jeden zachodzi i tutaj... Ta, Lucynka też już się czai. tu też już jakby doskonał. Ale więc pan polował? Siup i ucieczka. I ucieczka. Tak, a pozostałe się czają. Kiedy ich. A już tu nagle wszędzie koty widzę, no to jest taki. Wędka to jest magiczna rzecz, taka. Z niezrozumiałego, znaczy zrozumiałego powodu, no bo instynkt łowczy im się włącza. Ale koty kochają człowieku, nie? Jak można coś połowić. Irek na przykład robi coś takiego, że jest tak podekscytowany, że dźwięki zaczyna wydawać z siebie, takie jak papuga. I stoi taki cały napięty, jak i patrzył na tą wędkę i ja mówię, chłop, zaraz eksploduje. I tylko ogon. Psz, 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 psz. Bo jak z emocji nie dają rady, to im ogon, wiesz, lata na lewo, prawo. Kotom i wiesz, i o ziemię. Tak wiesz, tak patrzą teraz, no. no. Patrzą, czy wędka tak, pójdzie w sporo ruch. sporo jest ten, sporo kociaków. No, ja będę dzisiaj trochę monotematyczny, znaczy nie monotematyczne, ale w No powiedz o... o siłowni, dawaj. O siłowni? A nie, o POE, okej. Okay. O siłowni to wiesz... Yy... Powoli, do przodu, do celu i, i fajnie jest. Dobra, to, to Chociaż ostatnio, ostatnio rekord pobiłem. Znaczy, rekord. O! Nie, no, nie na ławie, nie ten, spokojnie, ale o. rekord, jeżeli chodzi o czas, bo byłem. Od... Wyszedłem z treningu po 10 minutach. Nie, właśnie w drugą <laughs> stronę. Właśnie tak ja zwykle, jak też sam ćwiczyłem, to miałem jakieś takie, nie wiem czy dziwne, może nie dziwne, ale takie miałem założenie, że trening tak z rozgrzewką to godzina 10. I żeby, żeby, wiesz, trening. że raczej tak starałem się to wszystko upchnąć, czy tam taką dynamikę mieć w treningu całą, żeby się to wszystko mieściło w tych ramach. Mhm. Natomiast teraz było tak, że przyszedłem 6.30. A wyszedłem 9:20. Bo jezu, 3 godziny. Co ty tam tyle robiłeś? Gadałeś pewnie. No, no prawie. No. No. Nie, 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 nie gadałem, tylko po prostu mam bardzo dużo rzeczy do zrealizowania, bo z trenerem ćwiczę godzinę. No. Pół godziny jest rozgrzewki, te od 6 do 7, od no. 7 do 8 z trenerem. A potem jeszcze mam rzeczy całą resztę do zrealizowania. Akcesoria tak. takie. Znaczy, no nie, no ćwiczenia takie powiedzmy, ale już te prostsze, nie takie złożone tam na bicep hmm. czy coś. No i wtedy już sobie to realizuje sam, trener gdzieś tam jest na sali, jak coś to rzuca okiem. Natomiast. Kurde, ale trzy godziny to mega dużo tak ze wszystkim. No, sporo. Myślałem, że w tym jeszcze mi powiesz, że miałeś na przykład, nie wiem, godzinę rozciągania, Nie, 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 rolowania. nie, nie, no, naprawdę jest wycisk, wiesz, mi, chodzę po tym obolały i Oj, ten. To, Ale to taką, se taką sesję myślę, to raz w tygodniu sobie maksymalnie rób taką. Ale długą, bo ja jest... ci powiem tak, ja to lubię. Ja wiem, ale twoje ciało to lubi przez pierwsze parę razy, a potem będziesz się przeciążał. Znaczy, że ja to samo robiłem, nie przejmuj mhm. się. Do ta w Tańcu z Gwiazdami mi wszyscy mówili, Tomek, dwa razy po dwie godziny w ciągu dnia max, dwie godziny rano, dwie godziny wieczorem i nie więcej. Ja mówię, nie, nie, muszę się przygotować dobrze, nauczę mm -hmm. się. Człowieku, po siedem godzin siedzieliśmy longiem, nic produktywnego z tego nie wynikało, tylko mnie bolało wszystko i ja miałem zjarany mózg. Znaczy wiesz, tu są takie akcesoryjne ćwiczenia nam na rotatory jakieś coś, wiesz, więc tam są jakieś dodatki na brzuch. Tak, ale to myślę ale... bardziej, wiesz co, układ nerwowy się też męczy, że musi tyle godzin z rzędu pracować. No, to jest, to jest, No, ale no. ogólnie na razie jest fajnie, cieszę się tymi treningami, jaram się tym yy, i, i wiesz, że nie muszę tego jakoś super pilnować, że jest z góry no, cały No Ja cię plan. tak próbuję zatrzymać, bo zaraz ten biceps ci koszulkę rozerwie po nie. prostu i... Trzeba to... No ostatnio już też o tricepsach pisali, że o rewo, jaki triceps, chcemy pokaz. <grym> o, o, o. Dawa, jak jakieś pozy kulturystyczne cię trzeba będzie... na 200 koła subów. Weźmiemy nie, kogoś, nie. kto na scenie występował. I żeby pozy kulturystyczne nie, Cię nauczył. Nie, nie. Widzowie no, chcecie, napiszcie na pewnie, te... że Nie, chcą. mieliśmy się golić na łyso na 200 tysięcy, Dobra, pamiętam. ale już mój przeciwnik się ogolił, wystarczy. A to, już... a to tak. To już my nie musimy. No, także no, także siłownią, siłownią fajnie. Najbardziej teraz mnie męczą Bułgary, to chyba zresztą każdy, kto. No, nawet w sumie jak kobiety ćwiczą, to one dużo częściej i tam większe ciężary sobie wrzucają, czy większą intensywność na dolne partie. U mnie przy, w tym momencie takiej intensywności nie ma, ale Bułgary robię. Bo jak puszczam ten ciężar, to upadam cały. Mm. Wiesz, ostatnie Bugar powtórzenie. to jest, że masz jedną nogę z tyłu, drugą z przodu, w takim wykroku, w podparciu i z handlem w jednej ręce robisz. Tak. Wykrok na jedną tak. nogę. Taki. I wiesz, i powoli z przechyleniem do przodu, żeby większe obciążenie szło mm. na ten. No i reguluje się też wysokością całą. Tam jest no kilka da. wersji tego, ale naprawdę tak wiesz, robię powiedzmy sobie jakieś tam kilka serii. Yy, kilka serii sobie mówicie, robię. – Że nie widzicie, jak Orzeszek walczy ze stopą rebo. <noise> tak, tak. <noise> to jest tak. bardzo <noise> dobra walka. Yy, więc wiesz, robię po kilka serii jakieś tam na klatkę, tu w sen. I nic kurwa, mnie tak nie męczy, jak te cztery serie bułgarskie. Zawsze nogi, Jezus a nogi Maria. na jedną kończynę to jest miazga. Naprawdę, serio, to, to jest, jest tak męczące, bo tu wiesz, cały jeszcze tam musisz na sztywno, tu łopatki Ta. tego, wiesz do przodu technicznie, powoli, w dół i ten. Wiem, ja to, ja to teraz też Jezus. robię pod boksi. Nigdy tego nie robiłem. Bo, no bo jakoś nie musiałem, zawsze tam jakby w miarę spokojnie miałem rozbudowane te a ty nogi. Ty mówiłeś, że ogólnie masz tak, że z nogami jest git, że ci Loo, rosną że Przysiady, wszystko, no. tam ciągi, no to sobie robię. Przysiady raz na dwa tygodnie, ciągi raz na dwa tygodnie i ta, i siła mi szła, i wymiary, no. jakoś bardzo dobrze łapały te nogi yy, w ogóle, ten więc dużo nie musiałem, a też lubię robić, więc mhm. jest chill. Ale tych akcesoryjnych takich nie musiałem nigdy walić właśnie gdzieś oddzielnie na każdą nogę i ten. Mm, ale bułgary ostatnio zacząłem robić, no to tak, to to jest. No, jest ciekawe ćwiczenie. To jest konkret. No, Jeszcze trener mi mówi, tu masz piątki, dasz radę. Ja mówię, co, ile, z czym? Ja mówię, no duże. Ma on mówi, duże masz nogi, no to rób. Ja mówię, o Boże. Człowieku, ja mówię, co te dupy w tym widzą, że to robią, no bo tyłek rośnie. No, no jest, tak. tak no. 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 więc to jest jedno z podstawowych ćwiczeń, że hip trusty tak, i bulgary. I, no, i to tak, jest no pisane i jak, te, jak... Bardzo jak niemęsko widzi. się czułem, jak to robiłem, ale ponoć pomoże mi w walce, więc, więc no, grzecznie robiłem. No i ja, ja się do tego gdzieś tam teraz nastawiałem i technicznie dobrze, żeby to wykonywać. I, i ten, także fajnie. No, ale to to, to, to epizod taki siłowniany. Natomiast tak Dawaj to... to, po, tak, no. to cały czas poegram. Mam giga farta. GigaFarta masz? Tak, drugą ligę już, bo w poprzedniej lidze miałem tak, że robiłem, yy, powiedzmy, niskiego rzędu Tier 10, to dosyć niskiego rzędu mapa. No? I wypadł mi drugi najdroższy przedmiot w grze. Na tak A niskim na niskim po... tierze to się rzadko zdarza, Warto, rozumiem, bo, to są... bo przeciwnicy nie są też super Tak, mocni, to są... tak? tak bo to w poetach masz zasadniczo i od ilości przeciwników, ale też no, od tego, jak bardzo zbufujesz sobie mapę, jak jest ciężka, no to logicznie o, masz czyli szansę. No i możesz na... sobie przy kolejnym przejściu mapy coraz mocniejszą robić. Tak, czy... tak, tak, tak. I tam masz mnóstwo Zajebiste. tierów, map i tak dalej. no I więc ja zbieroglejkowym mechaniki. Podoba no mi się. tak. Znaczy, no. ja uważam, że ty, gdybyś się wkręcił w połę to by ci się mega podobało, bo jeżeli jesteś pan tabelka, to ja dzisiaj siedzę w tabelkach, bo no. próbuję dwa bildy połączyć. W jeden. Mhm. i masz oddzielny program, który nazywa się Path of Building i masz normalnie wszystkie, jak w Excelu, wykresy, co no. na co wpływa, jakie ja są szanse. A tego szans. na przykład nie lubię, powiem ci, nigdy nie lubiłem buildów i takiego, że musisz dobrać najlepsze i temy i umiejętności, bo najczęściej to mnie wkurzało w tych grach, że jest po prostu jeden albo dwa schematy, którymi idziesz, tego mega nie lubiłem, że jak nie wejdziesz w poradnik i nie przeczytasz co zrobić i nie skopiujesz tego, to najczęściej inni cieleją. Znaczy, możesz to zrobić i możesz skopiować, ale możesz też trochę kminić samemu, tak jak ja sobie ale teraz Ale trzeba mienić. mieć dużą wiedzę już o grze, żeby samemu <grym> No ja, właśnie. Ja nie wiem, co z tego wyjdzie, ale... na, na starcie właśnie musisz wejść w poradnik i to mi pierd... z pieniędzy, że nie lubię tego. Ale to wiesz, no to jest taki próg wejścia, a potem tak, no na jakimś etapie możesz sobie samemu kombinować, a po jest bardzo wdzięczne, bo tam nie masz, znaczy, jest jakby drzewko umiejętności. No. Wszystko duże i zwykle ludzi przeraża, bo jest tak, ogromne. Ja wiem, jest no, ogromne, ale dodatkowo masz jeszcze skile, a skille nie są jakby drukowane w postać, tylko to są jako kryształy. W, kryształ, w I Je łączysz sobie tak. i tak dalej, więc tam pole jest do kombinowania, wymyślania, jest przeogromne. Tak. Więc ja sobie wystartowałem jakimś takim buildem, który ktoś ogarnął na zasadzie, no bo chcę mieć szansę jakąś walutę zdobyć, żeby potem samemu kombinować. I teraz jestem na etapie, żeby samemu kombinować. Natomiast znowu miałem farta, tym razem na tier 15 mapie, wypadku i trzeci najgorszy przedmiot, o, że Headhunter to jest taki pasek. No więc yy, no mam gigafarta po prostu. Ale jest tych Tierów? 17 jest najwyższy. Ej, no to ale, 15 to już nieźle. Ale jeszcze te mapy bufujesz, a to była jakaś standardowo, tam wiesz, a, wzmocniona a czy... mapa i ten. Więc to nic takiego. Przecież w sensie ludzie grają na przykład całą ligę i im nie wypada ten pasek. Mm. Rozumiesz? W sensie ma, grają na najwyższych mapach i nie mają. Prędzej jakąś walutę zdobędą i se kupią, niż im wypadnie. No to A mi się. to Dowodaj wypada po prostu. Nie wiem, mają jakieś konto premium. Po człowiek fars. No i potem przychodzi taki człowiek przed kamerę i mówi: Jak chcecie osiągnąć sukces w życiu, to po prostu róbcie to, co kochacie i się wydarzy. <laughs> I to, no ja jest, po prostu... to jest właśnie no podsumowanie ja po Twojej osoby, <laughs> <sobie>. <laughs> No ja po prostu mam giga farta i tak? i dlatego się cieszę fajnie i uratowało mi to ligę, bo. Tak, to już dosyć ciężko było. Bo z drugiej strony miałem wcześniej. Nie, farta, bo mi nie wypadały. To znaczy, że ligę ci uratowało. No, w takim sensie, że tak mocno wzmocniło mi postać, że mogłem znowu mieć fan gry jednocześnie mocno sprogresować. A okay, wcześniej... ale czym, czym jest liga? Zawsze się że ścigacie się jakoś z innymi graczami? Nie, nie, nie. nie. No, znaczy, no niektórzy się ścigają na początku. szczególnie. To szybciej tam... Dotrze, bo na początku możesz też najwięcej kasy zarobić, mm -hmm. są jakieś też tam achievementy dookoła, więc wiadomo, ludzie trochę tak tryhardują. Natomiast... Bo rozumiem, grasz jakby singlowo, nie ma innych graczy? Czy nie ma. Są... Nie znaczy, ma. jest jakiś PVP, w po, ale nikt to nie gra. No generalnie chodzi o to, żeby sobie okay. postać rozbudować. Mhm. Więc, więc ja tam w to nie aż w ten sposób, że tam się z kim ścigam, ale na tej zasadzie, że tak mi to wzmocniło postać, że jestem w stanie robić bardzo ciężkie mapy mhm. i jednocześnie <laughs> zdobyć walutę na to, żeby rozwijać postać, swoje miasteczko i tak dalej, i tak okay. dalej. Więc w tym sensie się cieszę, bo, bo tak to by było ciężko, albo musiałem dużo więcej pracy w to włożyć. Mhm. A tak to? <laughs> Coś <Okay>. ci wypada. <laughs> Nies <niesamowite. śmiech> Jest fajnie. Nie, no ja powiem, ci, grałem troszkę w pole, ale. Nie wkręciłem się, bo trochę mnie właśnie przytłoczy, przytłoczyła um, ilość wiedzy, którą musisz posiąść. Ale nie jak na przykład jak grałem, to ja czułem, że ej, nie muszę jej posiadać, żeby grać i się dobrze bawić. Chodziłem sobie, łoiłem te wie, no po co mam maksować tą postać? jak tak klepie to wszystko, co tam przede mm -hmm. mną jest. I jakby to powodowało, że Gra mnie nie zmuszała, żeby się nauczyć tych mechanik, może jakbym troszkę dalej przeszedł, to no, by się nauczył. No tak, trudniej tak zaczęło ale robić, to jest nie? tak, że właśnie widzisz bardzo często, bo to już nawet nie mówiąc o pojęcie, coś, czego często w złożonych grach jest na początku, że podążasz za jakimś poradnikiem, albo w ogóle się czegoś ucząc, no. żeby potem mając jakąś podstawową wiedzę móc kombinować samemu, mm. nie? Ja na przykład tak się uczyłem obsługi różnych programów, że, bo kiedyś sobie na przykład tworzyłem też grafiki jakieś 3D. Ee, jakieś animacje różne robiłem w After Effectsie, i miałem z tego ogromny fan. No to poradniki na początku. No, to, no wiadomo, tak, i na początku tak. poradniki, ale potem, jak już się mm. poczułem swobodnie po przerobieniu iluś rzeczy, no to zacząłem eksperymentować sam. Czy mm. to na bazie czegoś, czy samemu, mówię, a ty a jakby to z tym, nie? I zaczynasz samemu. Ja teraz jestem na tym etapie, że właśnie miałem jeden Bild, a mówię, coś za mało obrażeń. No i zacząłem szukać sobie jakiś innych, mm. trochę się poinspirować, i mówię, dobra, teraz jestem na etapie, że. Właśnie kombinuję, jak połączyć trochę dwa pomysły w jeden i tak to zbalansować, żeby było odpowiednio dużo obrażeń, ale i też postać nie ginęła. No więc się teraz w to bawię i siedzę w dwóch tych, wiesz, to no, składam wszystko. I dzisiaj wstałem o szóstej <grych> i siedziałem już. Siedziałem już, no. nie jak w tych czasach, co przed pójściem do szkoły wstawało tak, się wcześniej. To ja żeby dzisiaj mówię, dobra, chociaż. potem na zgrzyt, jadę, dobra, dobra, no to jeszcze się wstanę o szóstej, to parę godzin jeszcze pogram i ten, no i bo tam jakieś przedmioty kupię coś tam mm. i wiesz i potem potem ten wrócę A po... giganerdy ostatnio jesteśmy to No fajnie. ale to wiesz no ale takie A to, to dobrze tak Nie mi, okres. To, mi to minie nie Lipiec, Tylko... sierpień to takie miesiące akurat na nerdzenie nie Tak no mi to minie na pewno <grym> mi to na pewno minie ale, ale na razie jestem zajarany i strasznie to lubię jak coś tak mi głowę zajmuje mm. fajne uczucie że zaczynasz kombinować wokół tego Patrycja teraz tak ma z Wiedźminem mm. mówi że kładzie się spać i ona kmini wiesz postaci dialogi co się <grym> tak. wydarzy i ten że po prostu ma tą wkrętkę nie jakąś opowieść. No, Więc, no tak taki, trzeba, no tak, tak, taki mamy ok, to okien, są nie? gry też. Ja no. Rimworld cały czas, no, ja czas wolny liczę w godzinę w Rimworldzie <laughs> aktualnie, nie? To jest jakby, bo to jest jedyna rzecz, którą jestem tak zaangażowany, że łeb mi odpoczywa od no. jakby, wiesz, po prostu od tego natężenia, które teraz mam, że kompletnie przestaję myśleć o czymkolwiek innym, tylko mówię, o, zajebiście, przechwyciliśmy więźnia, a mój y, ziomek, który ma naturalny talent do bycia lekarzem, potrzebuje na kimś operację porobić hmm. i człowieku, jest tak, że wycinam mu organy, i to są jedne operacje, które robię, i ziomek się uczy. Potem mu je wkładam znowu, a potem znowu mu je wycinam. I tak to półko ma sens. I ziomek, tam jest masakra, on ma wszystko minusy na czerwono, ale nie może mi uciec, bo jako pierwsza operacja mu nogi up***liłem. To jest klasyk na więźniu w Rimordzie, że im najpierw nogi upala, żeby nie mogli uciec. I potem co robisz, co chcesz. Oni mają tam mental breakdowny, berzerki, depresje, coś. No, wiesz, no trudno, no nie masz nóg. Okay, Więc okay. jakby tylko go karmisz tam kisiel przez słomkę mu podajesz, yy, i ziomek przychodził dzień dobry, kolejna operacja. Jednostka tam 343, Japonia, że witamy, witamy. Znaczy nie pamiętam, czy to, nie, inaczej, inny numer był. Ale była ta jednostka japońska, że oni tych więźniów tam człowieku przetrzymywali i na przykład mówili, OK, sprawdzimy teraz. Jak daleko, jaki jest zasięg rażenia granatu? I ziomki ma przywiązani, jacyś tam wiesz, jeńcy wojenni, im wypierali metr od nich, dwa metry od nich, pięć metrów od nich, dziesięć metrów od nich i zapisywali doktorkowie, wiesz, notatki ten. Potem dobra, ro tu rozpróbowali bebechy człowieku, jakąś chorobę wstrzykiwali i dobra, patrzymy jak postępuje, po ilu dniach który organ zaatakuje, co się dzieje. Mega dużo medycznej wiedzy mamy dzięki temu. Tak samo na drugiej wojnie Ta, światowej tej odnośnie granatów. No. Niemcy też pozbierali odnośnie granatów też. Mamy me, Mega dużo danych zebrali. no Tylko to zajebiście niemoralne, tak co do zasady. Nie, no wiesz. Z kolegą Ignacym robiliśmy chyba najbrutalniejsze eksperymenty w historii, chyba jakieś takie rzeczy, nie? I, I o tych wszystkich rzeczach. Wtedy jeszcze go wzięliśmy w taki fartuch takiego, wiesz, zwariowanego naukowca na ziola, rękawiczki jakieś w takim półmroku w takiej piwnicy. Yy, stał i opowiadał te wszystkie ciekawostki. Ja grałem jeńca związanego linami. No. Tamy kocie? Także tak. tak. <laughs> On tak losowo robi. Yy, ja grałem jeńca związanego linami, który krzyczał z przerażenia Boże w tym Gdym. odcinku. No to jest, no jest, jest taka część Ale naszej rim... historii. No. Tak, no jest. No i to no, trzeba jakoś tam uczyć się o tym, żeby tego nie powtarzać. Chyba, że w grze World, no tak. yy, bo tam to działa świetnie, absolutnie. Ale to jakby, wiesz, ziomek jest innej rasy, więc moi koloniści yy, akurat mówią, to dobrze, jemu można. Możesz im rasizm w człowieku ustawić. Na przykład masz yy, wycinanie organów, bo możesz ideologię robić też. W pewnym DLC doszło. I możesz zrobić, jak na przykład podchodzą, wiesz, do ciał, do śmierci, do bólu. Na przykład mogą uważać, że ból jakby ich wywyższa. I musisz im łóżka z kolcami robić, oni są szczęśliwi wtedy. No i możesz im też ustawić na przykład wycinanie organów, że tam zawsze, wiesz, że albo że zawsze złe... Albo, że wolno, bo to dla dobra nauki, albo, że tylko na innych rasach. I jak na innych rasach człowieku robisz, to jest okej, okay, nie? Yy, I wtedy ale mówią spoko, spoko, nie? Ale powalona jest ta gra w sensie, że ktoś tak sobie siedzi i mówi, ty, a gdyby tak. Tak, a gdyby tak i jeszcze modami się to wszystko rozwijasz. Yy, koncepcję ostatnio prawnik nie pytał właśnie, bo mówi, zaglądam, czy to jest to Dwarf Fortress? I ja mówię, nie, ale rozbudowaniem podobne. Właśnie mhm. Dwarf Fortress ponoć jest takie, ja kiedyś. Kiedyś dojdę do etapu Dwarf Fortress. Jeżeli ktoś nie kojarzy, to jest taka właśnie, jak ja opadam o tym rewardzie to Dwarf Fortress jest jeszcze ponoć kilka razy bardziej rozbudowany, jeżeli chodzi o ilość mechanik i jeszcze kilka razy prostsze graficznie. Mhm. Że ma bardzo proste takie graficzne reprezentacje tego, co się dzieje, ale tam wszystko wydarza się tekstowo i w tabelce. No i dzięki temu, że tam nie było nacisku na grafikę, to ziomki po prostu mega rozbudowali tą grę, jeżeli chodzi o mechaniki. Że tam chyba nie wiem, jakąś też każdą kończynę, każdy palec masz człowieku trakowane, stany hmm. zdrowia, choroby, zwierzęta. Ilość takich interakcji społecznych między tymi dwarfami, w co się dzieje, jest mega rozbudowane. Więc jak się już wkręcisz, no to po prostu masz fabułę mega interakcji. Nie świetnie, że to kiedyś widziałem, bo chyba tak mi się wydaje, że to był dwarf Fortress jak Wąziu właśnie streamował, tak mi się wydaje. No. Że, że właśnie widziałem to i że to takie piksele były dosłownie. Totalnie. No, a w oryginalnej był taki... wersji to były literki, to były kodem ASCII, że były litery obok siebie, wiesz, na zielono by, ukośniki to trawa, L to dwarf, wiesz, jakieś takie rzeczy. No to już tak, też dużo na było. To już hardcore. No już właśnie. Hard a udało ci się w końcu wyobrazić, albo możesz już powiedzieć z kim w końcu walczysz? Czy... Wszyscy wiedzą. Tak? Teraz, kiedy już nagrywamy, to A już no grafika, tak, faktycznie. Już grafika faktycznie. poszła oficjalnie. No bestia z Tokio. Mm. Wymarzyłem sobie, zwizualizowałem sobie ten pojedynek. I jest. Yes. No i co, zadowolony jesteś, czy wolałbyś Heizera? Opór, jestem zadowolony, podoba mi się. Wiesz co? Może po kolei, albo nie. Dobra, zmęczony już byłem tym Heizerem, wiesz co, teraz już chyba mogę mówić otwartym kodem, co tam dokładnie się wydarzyło. Ziomek? Tak nie, to dostaniesz jakieś pismo. No najwyżej tam wytniemy <laughs> ze zgrzytu, no trudno, ale nie, no myślę, że federacja myślę, że na tyle ma go dość, że nawet nikt nie zadzwoni do mnie, mhm. tylko powiedzą, dobrze, że Gimper go tam wyjaśnił. Bo, inaczej, ogólnie, no jak mówiłem, od samego początku z Heizerem były problemy, nie? No bo tam, wiesz, waga i w ogóle, to co on wchodził za każdym razem, inna waga, i już tak czułem, że tam coś jest bardzo nie tak w komunikacji, i ziomek przeczytał wykop i mówi: O, trzeba grać w grę, zajebiście. I zaczął grać zanim jeszcze wszedł do gry. Wiesz, co chwilę zmiana wagi, zmiana formuły. To tu, to, to, to ta masakra były te negocjacje. Yy, I mega na szybko to dopinaliśmy, bo parę dni przed hmm. tym, przed yy, konferencją to dopinaliśmy. A ciekawostka jest taka, że pierwotnie miałem bić się z Krzysztofem Gąciarzem. Tylko on się nie dogadał z federacją. Mhm. Ale y, po naszym odcinku, y, tym, gdzie właśnie omawialiśmy jego jako bestię z Tokio, ja mówię, ej, że on powinien przyjąć ksywę bestia z Tokio, no tak. powinien pójść na narodowy i w ogóle zrobić jakiś performance. I ja wtedy od razu po tym odcinku głosówka do boxdela, głosówka do gąciarza i mówię, naukis, <laughs> że strasznie chciałem, żeby coś się wydarzyło. Kompletnie nie biorąc pod uwagę siebie jako jego przeciwnika, tylko mówię stary, weź jakiegoś turbo lewaka, jakiegoś Jasia kapelecz coś takiego mhm. i zostań teraz Andrew Tate'em prawicowym, przy, przyjdź bez koszulki na konferencję w masce Godzilli, czy znaczy ta maska godzili to akurat nie ja, ale wiesz, przyjdź coś od... Mhm. nie? Zrób jakiś performance jakiegoś, jakichś lewaków, wyjaśniaj, że giga dobre, to jest potrzebujemy tego jako community. No i on się zajarał, Boxdel się zajarał yy, i zaczęli tam szyć Natomiast finalnie tam był problem z tym przeciwnikiem, i padł jakiś taki pomysł, że na to może ze mną. Yy, no ale tam Gonciarz miał trzy miesiące tylko na przygotowania. No to, no to mówimy, to może bok z małych rękawicach, że właśnie ty się przygotujesz, wiesz, bo tylko stójkę będziesz miał. A ja mówię, dla mnie to też fajnie, że ty nie będziesz takim super doświadczonym przeciwnikiem, bo ja po tych nerkach no Musiałbym sobie poogarniać. no a mamy trochę do wyjaśnienia o tym grzyd, całe jazdy, mm -hmm. które były, dziwne akcje, co on się obraził. Jest dużo wątków publicznych w jego temacie, które można by wyjaśnić. Cała ta Pandora, te screeny, co on tam wypisywał z tymi ex i tak dalej. On ma też trochę starych dram. Ja wiem, mega chętnie bym, bym przemaglował o to, nie? A jakby. A byłoby to ciekawe? No i coś tam, coś tam, ale on się nie dogadał z Federacją finalnie. No i w związku z tym dzwoni, zadzwonili wtedy, że. A może Heiser. I wtedy dogadaliśmy tego Heizera, i w ogóle o gońciarzu nie wspominaliśmy. No, ale jak Filip Heizer zaczął odp***ać Maniany, wiesz co, to się wydarzyło, bo był taki moment, że federacja zaczęła wysyłać jakieś sygnały odnośnie tej walki z Heizerem, że możliwe, że to spadnie, i trzeba mi będzie zmienić przeciwnika. Nie, no i jakby trochę nie było wiadomo o co chodzi. Ludzie tam od razu zaczęły się jakieś domysły, a może narodowy zainterweniował, no mówię, ale co ma narodowy do Heizera w gruncie rzeczy, i w ogóle. No, i tam Heizer... I zaczął się robić stary totalny młyn. Ja wtedy miałem tydzień, pierdolnika, że dzwonił do mnie Heizer, dzwonili do mnie włodarze, dzwonili do mnie inni zawodnicy, zrobił się jakiś mega kocioł informacyjny. Jakiś Freak Fighter zadzwonił do mnie, że teraz on jest menadżerem Filipa Heizera i on człowieku dogaduje jakiś transfer do innej federacji. Ja mówię, stary, ale on ma umowę podpisaną, wiesz, w ogóle. Mhm. A on mówi, nie, to się ogarnie, tam daj spokój, coś jakieś giga dziwne rzeczy się zaczęły robić i dzwonili do mnie ludzie tylko co chwilę i czułem to wtedy co ci mówiłem że w fejmie jest gra w mafię tylko nie ma obywateli to to był ten moment że co chwilę do mnie jakiś człowiek dzwonił i gdzieś, gdzieś mnie próbował mówi to to powiedz że z tym Heizerem nie walczysz to coś to my tu zmienimy tak zrobimy coś yy, i ja mówię co to są za dziwne rzeczy nie I ja przez parę dni sobie gadałem z tymi ludźmi bawiłem się w to i Potem, jakby gdzieś skleił ją, ja że to chyba od Filipa to wszystko wychodzi, bo jak gadałem z federacją, to on też robił jakieś dziwne ruchy w ich, w ich kierunku. Że nagle mówił, że tu chce jakiś. No dobra, no nie, nie wiem, czy mogę mówić wszystko. Na no, dziwne warunki zaczął stawiać, a oni mówili, Filip, już jest umowa podpisana. On mówi, no to ja nie wiem, czy zawalczę, tu coś tam, coś tam. Ja mówię, Filip, jest umowa podpisana i zaczął robić dziwne ruchy. I potem w tym całym kotle, jak on zaczął stawiać jakieś dziwne warunki, renegocjować rzeczy, które już wynegocjował. Yy, I robił się cały młyn, i nagle jacyś ludzie dookoła tego się zaczęli pojawiać. Też inni, którzy jakieś lody próbowali na tym ukręcić. On wdupił tego posta randomowo, właśnie, że rezygnuje. I. No ja trochę jakby grałem głupka, bo on mi pisał tego samego dnia rano i dzień wcześniej wieczorem, że ma podjętą decyzję, że nie wychodzi, że możemy zawalczyć w listopadzie na Gali, że teraz w sierpniu nie chce, bo fajn go czymś tam jakby zdenerwował. No ale gdzieś tam w tle i tak była ciągle ta podpisana umowa. umowa. więc no. ja mówię, dobra, może on tak gada, a ten, ale jakoś tam się dogadają i luz. I on mega randomowo wrzucił tego posta. I za dwie godziny go usunął, no bo tam Pasternak z Rozparą w jego wjechali, jego menadżerka nie wiedziała, menadżerka Heizera o tym nie wiedziała, albo tak powiedziała, ciężko stwierdzić, i on to skasował i potem była przez chwilę wersja, że no on tak to zrobił na poddymkę, żeby narobić zasięgów, żeby zrobiło się głośniej i ja do niego też napisałem do Heizera, ja mówię, a to taka podkrętka, to nabrałeś mnie, nie, bo on też mi pisał przez telefon i mówił, straciłem zaufanie do Fame, będę mm -hmm. rezygnował w ogóle. I ja mówię, ale kurde, dobrze, nie? Rozegrał mnie taka podkrętka w ogóle ten śmiesznie. I no. on mi wysłał tylko śmiejące się emotki, mówię, kocham tak się bawić, e, bijemy się, elo. No. I dwa tygodnie... I potem się okazało, że to nie była podkrętka, że on sobie przemyślał, i jednak nie chce. I następne dni były takie, wiesz co, że... Przecież jak rozpara do mnie dzwonił i tylko mówił, że zawału dostanie niedługo i że chyba ma dość, że <laughs> ciężko tam było... Rafał też już miał, miał, miał dość chyba serdecznie wszystkiego i w pewnym momencie wiesz co oni powiedzieli, yy, że, że nie chcą, że boją się, że okej okay, on ma umowę, ale nawet jak oni go przymuszą do wykonania tego kontraktu, to nim dzień przed coś odwali, hmm. jakieś gówno, zrezygnuje, odejdzie. Po co? Że nie ma to sensu? I oni to sobie tam rozwiążą już po prostu po swojemu, jakaś tam, wiesz. No szczególnie, że to, no właśnie, to wydarzenie na narodowym. Na ta. narodowym konferencji ogłoszona, w sensie chłop jest kretynem i to, że ziom podpisał umowę, potem zaczął stawiać jakieś warunki, wykręcać się i robić takie jazdy, jest z gigacbanem. Jeżeli będzie taka okazja, żeby się z nim zmierzyć, ja bym chciał w ogóle tej walki w przyszłości mhm. kiedyś, żeby ona się wydarzyła, bo, bo kolo jest gigacbanem i bym go po prostu pieprznął w ten cymbał, no. <śmiech> <śmiech> Co mogę powiedzieć. No ale, czyli, jakieś... czyli proszę, tylko żeby tak do, doprecyzować. Czy zgodzi z swoimi informacjami teraz, no to Fejm jest z nim na wojennej ścieżce wyciągania konsekwencji, czy bardziej na ścieżce, no Myślę, to że no nie wiem, czy kiedy... są na wojennej ścieżce, chyba są nim zmęczeni po prostu i widzą duże dziecko w piaskownicy, które po prostu wydaje mu się, że reguły życia w społeczeństwie go nie obowiązują. No więc jakby no, muszą je wyciągnąć, no bo, no, no bo tak, no bo pewne zapisy zostały złamane. Natomiast oni chyba się na tym nie fokusują jakoś bardzo, tylko jakby wiesz, dobra, no to tam srał go pies, zróbmy dobre wydarzenie, nie? Mhm. Mają ten narodowy na karku, więc tu chcą robić. No to zaczęliśmy myśleć nad zastępstwami. No i było dużo pomysłów. Był pomysł z rokiem przez chwilę. Ja bardzo chciałem, bardzo chciałem z rokiem, A, ale, ale rok powiedział, że potrzebuje rok, no bo tak. mu pasuje do ksywki na przygotowania no. i że za szybko, i że nie chce. Ja to rozumiem, to wiesz, tutaj absolutnie zero ten. No to opowiadałem na grzycie, że nawet Atora proponowałem w pewnym momencie, że mówię, słuchajcie, to jest narodowy, zasługujemy na to. Nie, może zróbmy to, ale też tam chyba Ator nie chciał. Parę osób się zgłaszało, jeszcze tak obok, Robert Pasut wyrażał gotowość, też nawet na odcinkach mówił, yy, więc tam był bałagan, no ale wróciliśmy też do pomysłu Krzysztofa Gonciarza yy, i gąciu, no mówi, że, ku... no, ostatnio jak o tym gadaliśmy, to miałem mieć trzy miesiące. Teraz mam miesiąc, hmm. no tam pięć tygodni dokładnie, No więc to jest bardzo mało czasu. Yy, no ale tak jakoś pogadaliśmy, ją wystary. stary. Zróbmy to, mamy o czym gadać na programach. Yy, wiesz, mamy jakieś rzeczy, które. Czy nie wiem, jak ty. no Ja powiem, że ja z mojej perspektywy, że ja mam jakieś rzeczy, które mnie w tobie wkurwiają. Mogę ci je wyżygać. Myślę, że będzie dobra walka, pomyśl nad formułą. No i tam było, najwięcej było gadek o formułę. Że najpierw było że K1, yy, bo Fejm nie chciał, żeby był boks, no bo oni czują, że ludzie na boks tak średnio reagują. Ja znowu już tam mówiłem, że no najlepiej by mi było MMA i też miałem taką kminę, że mówię, jak ten gąciarz ma miesiąc do ćwiczeń, to może lepiej mu będzie wziąć to MMA, ja go wydupcę na ziemię, założę mu jakąś dźwignię yy, i, i dostanie oklep i, i tyle. No bo zakładałem, że no jak tam idzie, no to to chyba po pieniądze, no ale okazało się, że on tam nie idzie po pieniądze i to, I zaskoczył. to zaskoczył mnie. Ja byłem przekonany, że on tam idzie zgarnąć łatwe siano, że jak mu powiem MMA to on powie, dobra, może mnie na ziemię, po prostu złamie mi rękę i będzie po robocie, dwie minuty i na chatę, walczył jak lew po wieku, mieliśmy dwa tygodnie negocjacji uparł się na boks i z Fejmem walczył i ze mną, że nic innego nie przyjmuje, tylko boks ja mówię, ej, ziomo naprawdę se zbudował wizję, że on tam idzie się prać, że on tam idzie na poważnie że on chce to wygrać, no to w sumie dobrze o nim świadczy no szacun, hmm. mega szacun, tak z, z jednej strony, mówię, ok. okej może jednak brakuje mu tego doświadczenia, żeby tak realnie na to spojrzeć, bo on jeszcze nie wie, co to znaczy dwa lata, a pięć tygodni mm -hmm. że to jest przepaść i że ja dwa razy byłem w oktagonie, że może on tego nie wie, yy, ale, nie, więc jakby to jest jakby z jednej strony ktoś by powiedział, że no trochę głupio, że tak próbuje, ale z drugiej strony, ej, giga no. Szacun, Szacun, ej, ziom. Robi co może. No. Ziom jakby wiesz, introwertyk z, z przed jakiejś tam, wiesz. Sprzed kamery w domu, gdzie on się czuje pewnie, a wiesz, wychodzi na hate park i się okazuje, że no tu nie wiem, co o tym myślę, tu ten. No tak, dużo osób powiedziało, że Piszczok i ten, bierze walkę, idzie od razu na narodowy debiut, bierze setypa, co już miał parę walk i walczy o formułę, bo chce wygrać, nie? Mm. Więc tutaj, jeżeli chodzi o kwestie takie sportowo-pojedynkowe, Jestem przekonany, że Krzysztof Gąciarz pokaże waleczne serce, będzie brave hartem jak Alan Kwieciński. No to też się okaże, bo czasami ludzie mają takie nastawienie, a potem różnie bywa dostają raz w łeb i nagle jest. I jak ja go czytam, ale nie wiem, czy go dobrze czytam, na tyle na ile go poznałem, jak się przecinaliśmy, to to jest ten typ, który neurotycznie nie będzie chciał pokazać słabości w klatce. Wiesz co chodzi, że on tam będzie szedł coś sobie udowodnić, że on nie jest, p... że jest facetem. Tam wierzę, że cios będzie go odpalał, żeby Czyli bić raczej mocniej. w tę stronę. Okay. Że raczej w tę okay. stronę? Tak obstawiam, nie wiem, zobaczymy. Nie, no, nie siedzę w jego głowie, oczywiście. Yy, no, a jeżeli chodzi o merytorykę, no to my mamy, mamy trochę do pogadania ze sobą, nie? O. Nie wiem, mnie ja to. K***a, że on jest taki wyniosły do ludzi, nie? I że on ma taką, wiesz. To zresztą było widać też w tej waszej dramie, mm -hmm. że, wiesz, tylko, tylko coś skrytykowałeś, to on był taki, ale jak to? to wy mnie zapraszacie i rewo coś dla mnie powiedział, to się zastanówcie nad sobą, ja tu nie będę chodził w takie miejsca. I no też wieś. tak było, jak skrytykował go rok. Mm. No, no to oczywiście, tak samo, że się tak. Odpalił no. od razu tam. O Jezu, majestatu. psychoanaliza była, dlaczego no. rok go obraża. Tak. tak, i on to jeszcze ubiera te wszystkie, jak to on ma, przeczytanych wszystkich i przeanalizowanych. I nie wiem, jakoś mnie to irytuje i chętnie z nim o tym pogadam, nie? No. Jak będzie taka okazja. Nie, no tak, no jest trochę wątków wokół, wokół jego osoby, ja tak Wiesz, jak usłyszałem, że, że ma być ta walka, to mnie spoko, Chociaż ja na przykład nie odczuwam tego jako jakoś taką osobistą vendettę, nie, że, mm -hmm. że mówię, o dobrze, Gimper pójdzie mu w piętę. Pier... Powinienem. No właśnie w teori... ja wiem, da. no w teorii właśnie powinienem, ale nie w sensie nie mam jakoś takiej, takiej zadry do niego. W sensie nie jest tak, że idę spać wieczorny, mówię, ale dobrze, że chyba kupię to pay-per-view i zobaczę, jak web dostaje. No nie mam tak. Przy... Przyznam szczerze, że nie mam. Natomiast samo no, zestawienie mnie ciekawi. Nie, no dobre zestawienie. Samo zestawienie mnie ciekawi. Co, Jak się on będzie zachowywał właśnie w takim innym środowisku? Jak będą wyglądały te rozmowy? Bo wiesz, jakbym słyszał o jakimś takim zadymiarskim zestawieniu, gdzie ktoś po prostu drze mordę, wiesz, ten. Ja tego nie lubię osobiście, mm -hmm. męczy mnie to. To Natomiast... raczej tego nie będzie. No właśnie. Chyba, chyba, bo teraz tak, jakby ja widzę trochę dwie opcje, nie? Pierwsza ścieżka Shaolin, z Tokio, jest taka, że on wchodzi, jest merytorycznym Krzysztofem i. Próbuję wypaść lepiej niż na hate parku, po prostu pokazać, że przerobił sobie łeb i już ta presja go tak nie zżera, bo tam mhm. go zżarła presja. To, ty... Czyli to, że taki zdystansowany. Zdystansowany, chłodny... ale pokaże, że wiesz, pogada, podbija argumenty, merytorycznie się zderzymy. To jest jeden wariant. Drugi wariant jest taki, że się na. i zacznie tam odpalać jakiś mhm. syf. I to byłaby ciekawa bestia z Tokio, którą bym zobaczył, bo to pasuje do tego, co on teraz kreuje w tym co do mhm. Wiesz co chodzi? Więc. W każdym z nas są dwie bestie, jedna z Tokio, druga z Kyoto. <laughs> zobaczymy, co teraz. Zobaczymy, kto cię No ja, ja się szykuję na merytoryczną batalię raczej z nim. Pogadałbym sobie z nim o jego dramkach, o jego zachowaniach, o jego rzeczach. Yy, no, no i tyle. No Myślę, że gorzej jak z Heizerem to nie będzie, który w sumie tak nie bardzo wiedział, co tam robi, po co, nie, i nie chciał nie wiedział, po co tam i nie jest chciał gadać. Nie chciał gadać. Największa moja obawa jest, wiesz, jaka? Że będzie energia jak Nitro Unboxal. Tego bym strasznie nie chciał. Że on pod wpływem stresu się zamknie w sobie, wyciszy się, no właśnie tak, tak jak było w Hate Parku, mhm. tym, tym słynnym, że Stanowski coś tam gadał, on mówi, no ja to nie wiem, jakie mam zdanie na ten temat, to jest najgorszy przeciwnik, jakiego możesz mieć, I jak wiesz, y gadasz z kimś, on jest taki, no ja nie wiem, no tu coś tam mhm. i ten Heiser, mi się on podobał, bo on był głupi, ale gadał. I cały czas leciał, mówił, nie przerywaj mi tu coś tam. Wiesz, o, ja tam waliłem hardkorowo. Wiesz, w tym byciu idiotą miał energię taką, którą dawał. Aczkolwiek, jak wchodziłeś w merytorykę, to z niej uciekał. To z niej uciekał, ale to było okej, okay, bo coś się działo. Mhm. Wiesz, by, był przepływ energii. I zastanawiam się, czy z gąciarzem będzie ten przepływ energii, bo ludzie yy, jakby ten, jak masz sytuację walki, to masz trzy reakcje. Walcz, uciekaj, zamroź się. To Heizer tak się odbijał między walcz i uciekaj raczej w stronę uciekaj. Zależy jak mu pasowało. Raczej tak, zależy jak mu pasowało. A Gonciarz wydaje mi się tą osobą, która wchodzi w reakcję zamroź się. I to robił, unbok to miał Unboxal na rozmowie z Nitrem, że Nitro go tam i, i Unboxal się wyłączył, nie? A też, też no tam trochę chyba substancji przyjął, takich co nie powinien. No i Gonciarz też przyjął trochę substancji takich, których to nie powinien. No jak tam o galę zakryształ mm. z typiarami yy, i o procedurach awaryjnych. Ja sobie odświeżałem sobie to wszystko ostatnio. No to tam grubo ogólnie, nie? To no tam, tam grubo no to, ogólnie. No to masz, masz parę wątków. To jest też o tyle ciekawe, że Gonciarz yy, w jakimś tam stopniu wyznaczał pewną granicę, o czym chce gadać, o czym nie. Mówił, że jak będzie chciał, to o czymś pogada. Jak nie, to Just to obchodzi, bo to strefa prywatna. No. W sensie te sprawy to tak te zamek... za... zasady nie obowiązuje. No właśnie o to chodzi. I teraz jestem ciekaw właśnie, jak, jak, jakie będzie miał podejście do tego, czy jak zapytasz o to, czy była gała za... E, kryształ, to czy on powie, to moje sprawy prywatne nie wchodź w to, czy jednak coś odpowie? I tylko widzisz, on się teraz wpolił trochę między stylą a charybdę, ponieważ e, z jednej strony wiesz, jest Krzysztof Gąciarz jako on, jako człowiek, który no właśnie może by sobie tego nie życzył, no, ale z drugiej strony jest bestia z Tokio, czyli mhm. postać, którą sobie tworzy, która jest taka konfrontująca się z tym wszystkim, jedzie z tematem, mówi o strzelaniu z bazuki do Janka Śpiewaka. Wrzuca, wiesz, stary piosenkę, bestia z Tokio, modelek ewakuacja, było coś o tam, wiesz, galę za kryształ, no w kasie no. napierda wiesz stary, no ma, Andrew Tata sobie no. zrobił personę, więc teraz on nie może wyjść przed kamerę i nie być taki, no bo to jest niespójne i ludzie zobaczą kontrast, że a, czyli tu przed kamerę to umie no. być kozakiem, a wychodzi na żywo, jest piździochem. I zrobi mu się Hate Park 2.0, bo tak było dokładnie przed Hate Parkiem. Że tam jechał marsze kobiet, prawaków, nam w katolicyzm, tu źli, tak głupi, konserwatywni. A potem wszedł na Hate Park i mówi: No to nie jest tak, że ja tam popieram tą aborcję jakoś bardzo. No i takie to No taka... i się dziwnie. I my tak powiedz, To są sprawy prywatne, chcę porozmawiać o tym, że trenuję. No to, be, no nie, to będzie no. miała zgadzać. Nie, no ale chyba na tyle to tam działa w internecie i to czuję, że wie, że tam nie o to chodzi. Więc, no mam nadzieję. Więc A to tak, pierwszy raz. to pierwszy raz. Raczej z taką koncepcją nudną to chyba nie przyjdzie, szczególnie że kreuje sobie jakąś postać. Natomiast jak już o tym gadamy, to ostatnio oglądałem takiego szota z Nitro, który komentował różne rzeczy związane z fejmem. No i między innymi poszła jakaś taka koncepcja, może bardziej jakieś spostrzeżenia. Też Nitro odnośnie tego, że ym, no nie za dobrze się to sprzedaje. I to, to była jakby jedna rzecz, natomiast mm. druga była taka, że właśnie od środka w fejmie jakieś dziwne roszady się dzieją, że no tam dawno temu ten Andrzej odszedł, teraz też była informacja, że Lipski odszedł mm. i jest, pracuje dla Prime'u, że tak takie osoby, które były jakimiś filarami tego, że tak trochę, trochę ich tam jest mniej, że to taki okręt bez kapitana. I mówił też coś, wspominał o tym, że właśnie Krzysztof rozpara jest trochę mniej zaangażowany w to wszystko. Tak, to, to tak mówię plus minus, mm. nie? Skracam to, co mówił. No i że jakby efektem tego między innymi jest też ta sprzedaż, jeżeli chodzi o narodowy, gdzie znowu ten wątek podbił y, temat tego, że zaczęli z, przynajmniej po jednej tam y, z programów y, była możliwość kupienia biletu 1 plus 1. Co mm. w ludzi, którzy kupili wcześniej, tak. zaufali, że będzie ten i nie mieli takiej promocji. Tak. A y, druga sprawa, y, no zaczęło się ludzie zastanawiać taka promocja, czy może to nie może ma problemu nie z wypełnieniem mhm. stadionu, nie? Okej, okay. no to ja mogę ci powiedzieć, jakie informacje mam od federacji. Trochę będę nieobiektywny pewnie, więc może suche fakty bardziej przedstawię, bo ja teraz jestem wkręcony, gadam tam z nimi cały czas. Nie, nie, mi bardziej chodzi o twoją perspektywę, czy masz takie wrażenie, że to taki okręt bez kapitana, czy nie, czy, czy jak tą sprzedaż oceniasz Na bardziej? pewno chaos jest, y, chaos jest konkretny. Ale ja o tym gadam od kilku mhm. zgrzytów, że jest mega pi**olnik, Myślę, że samo to, że odchodzą jacyś ludzie, to nie jest problem, bo ludzie się zmieniają. Problemem może być to, że to jest bardzo newralgiczny moment. Yy, no a właśnie, wiem, że przed takim wiem wydarzeniem... O, wiem o jeszcze kilku roszadach, jakby, mm. które tam mają miejsce, więc to jest niebezpieczne, żeby robić takie zmiany niedługo przed tak dużym eventem. Yy, więc jakby tu potwierdzam, że to się dzieje. Czy to jest okręt bez kapitana? Nie powiedziałbym, bo Rafał dobrze to trzyma za mordę, a przynajmniej takie stwarza wrażenie, on stwarza wrażenie, jakby mocno miał pod kontrolą to co, to, co się dzieje i ogarniał... No, takie też jego zadanie. Takie też jego zadanie, mhm. tak. Jako kapitana właśnie, więc tu bym nie powiedział. Krzysztof ciężko znosi to, co się dzieje, bo widać, że on jest bardziej spokojny, poukładany. On woli, jak ma wszystko ogarnięte. Rafał chyba lepiej się porusza w tym chaosie. Ale nie, no my normalnie pracujemy ze sobą. Raz, dwa razy w tygodniu mamy dzwonki, przekminialiśmy tematy, ogarnialiśmy mhm. rzeczy i był taki zaangażowany. Więc okay. jakby co do Krzysztofa Rozpary, to tutaj... Nie powiem złego słowa. Jak robiliśmy teraz nagrania, yy, jakieś tam dodatkowe sesje zdjęciowe, coś, no to też było w porządku organizacyjnie, więc tutaj bez zarzutu. Yy, na pewno, jeżeli chodzi o kartę walk, to myślę, że jej finalny kształt nie będzie przypominał yy, znacząco tego, co dostaliśmy. <grym> Czy jakiś rdzeń, <grym> wiesz, oj. ten turniej, te tam kilka walk, to zostanie, ale. Myślę, że każde zestawienie, które yy, gdzieś były jakieś wątpliwości, czy dowiezie, to będą zmiany. Mhm. Bo jakby oni chcą zrobić jak najlepiej, co jest spoko, więc de facto finalny kształt wydarzenia będzie można ocenić. Nie wiem, kiedy oni tam planują. Pewnie za tydzień, dwa, jak finalną wersję tej karty dostaniemy. No tak, nawet z Twoją walką, bo do teraz zamykamy. Do teraz, teraz no dopiero ogłosiliśmy. I teraz tak, Fame też, też chyba mogę powiedzieć, dosyć świadomie nie wchodził z komunikacją dotychczas. No, bo wiedzieli, że jest jeszcze trochę czasu do tej gali. I w ogóle też był Prime po drodze, który jakby mhm. wczoraj miał miejsce gala, tak? Przedwczoraj, jak to oglądacie. Więc oni trochę się nie władowywali w to z komunikacją. Dlatego ogłoszenie Gonciarza jest dzień po Prime. Żeby wejść na świeżo, bo teraz już do 31 sierpnia nie ma innych eventów free Fightowych, mhm. więc oni mogą sobie wejść. No i ten okres 4 tygodnie do gali jest dosyć istotny. Więc jak rozumiem, teraz zaczynają odsłaniać karty, zmianę, jakby wiesz, co się dzieje w walkach, w zestawieniach i tak dalej. I będą się bardziej angażować, to zobaczymy, jak sobie z tym poradzą. Nie no, to ja nie wiem o większej ilości zmian, bo byłem bardzo sfokusowany na tym swoim pojedynku. To, to Więc... wokół którego też było to zamieszanie, a ta sprzedaż biletów? Tak, no to jeżeli o sprzedaż biletów chodzi, to informacja, która pokrywa się i yy, to, co było mówione na zewnątrz, i to, co słyszę w kuluarach od wszystkich, niezależnie od. A to jest jakby ważne, że często czasami jest tak, że masz jakąś informację, jak to jest fake. To każda osoba w federacji ci mówi coś innego. wtedy wiesz, że coś jest nie tak z tą informacją. A jakby to było, jak tak, że wszyscy to powtarzali, że w momencie pierwszej konferencji było około 25 koła sprzedanych biletów. Stadion narodowy ma 55 tysięcy pojemność. Więc i to było bez ogłoszonej karty. Więc to był niezły wynik. Tak jeżeli chodzi o pierwszy hype, to popłynęli. Aktualne informacje sprzedażowe. Jakby one nie były informa oficjalnie mówione, więc no nie wiem, czy jakoś bardzo mogę mówić. Ale z tego co wiem, no mówimy o 30 kilku tysiącach sprzedanych mm -hmm. na miesiąc przed galą. Nie wiem, jak się rozkłada sprzedaż biletów przed galami ogólnie, ale chyba one tak schodzą dosyć równomiernie. I dane, które jakby taka informacja, którą też dostałem od Federacji, że ogólnie ponoć lipiec jest takim średnim miesiącem. Oni, jeżeli chodzi o statystyki sprzedażowe na portalach, gdzie są dostępne bilety. To byli na drugim miejscu za Taylor Swift zaraz. Nie gdzie ona miała już mieć niedaleko koncert. Więc ogólnie ta sprzedaż dobrze idzie, ten stadion jest mega duży do wypełnienia. No i oni są zdania, że sierpień, że w sierpniu dużo bardziej ludzi będą w stanie mm -hmm. nakłonić do tego, bo już będą wracać z wakacji, będzie bliżej do Gali, odsłonią nowe karty, będą te programy. No I ale że teraz... planują, planują to dopchnąć. Ogólnie oni. Nie patrzą na to, że sprzedaż jest słaba. Okej, okay, bo teraz, no, jak tak się na to patrzyło, no to rzeczywiście, no, co do karty, było takie nastawienie, że nie jest topowa. No ale z drugiej strony będą jakieś zmiany, więc nie wiemy, co będzie w finale. Ale tak. to, co było ogłoszone, no to było tak, no że okej, okay, ale bez takiego wielkiego wow na zasadzie, no bo to narodowy. Jakiegoś tak. takiego, wiesz, zestawienia, które by totalnie rozwaliło, yy, wiesz, systemy i, i, i rzeczywiście by sprawiło, że wszyscy powiedzą, no muszę tam być. Mi bo... się wydaje, wiesz, co, że zależy dla jakich odbiorców. Bo mam wrażenie, że Fame zrobił mega kartę dla mainstreamowego odbiorcy, który nie bardzo jest taki wkręcony w te freak fighty. Mm. Że no pier... pytanie, czy taki odbiorca kupi bilet. No właśnie i powiem Ci, pierwszy raz miałem sytuację, że stary, dostawcy Ubera, kurierzy, sąsiedzi na osiedlu, mm. dużo osób, które wcześniej się nie interesowały, zaczęło do mnie podbijać na zasadzie o, bo Ty to się bijesz na tym narodowym. Dostawca mi ostatnio żarcie przywodził, i też mówił, o, pan na narodowym się bije. Ja mówię... Wow, to się nigdy wcześniej nie działo, czyli w tej bańce takiego community freakfightowego oni mówią, A, nie ma Natana, nie ma Dymów, nie ma, wiesz, żadnych hardkorowców, tylko jest grzecznie, to ten jest Lipa, ale mam wrażenie, że mega poszło do mainstreamu, wiesz, jakiś Radek Kotarski mi pisał, że tam jestem w swoim narożniku, wiesz, wygraj z tym Heizerem, mhm. ludzie, po których bym się nie spodziewał, że się interesują, też innej daty, wiesz, trochę starsi mówią, o, Adamek się będzie bił, Diablo się będzie bił, Łaszczyk, wiesz, sportowcy z frikami. To dla mnie na przykład zestawienie Pasza Diablo jest dojne, ale frikowe freakow to środowisko się nie zajara tym, mm. nie? Aż tak. Tak samo Adamek Casio. No to też, no fajnie, fajnie, ale to jest inni ludzie. Zobacz, tak samo wiesz, jak to Bungie walczy, to to freakowe środowisko mówi, wypalać z tym Banji, wiesz, w ogóle mm. mamy dość tego, ile można tych ziomków Bandury dawać. Spoko. Wypełniają całe sektory, robią zajebistą sprzedaż. A z kolei Prime i Cloud mega postawiły na tą zadymiarską publiczność. I wysyłają raporty, że sprzedaż leży, że ostatni cloud nie sprzedał się dobrze. Ergo ja jestem bardzo ostrożny, jak słyszę takie hasła, że to będzie klapa i że karta jest słaba, bo to jest opinia w pewnej bańce informacyjnej, która jest po prostu Dobra. bardzo zaangażowana. No to po co robisz promocję 1 plus 1? Co? To po co robisz promocję 1 plus 1? No chcesz dopchnąć sprzedaż. No, jakby... no ale to po co, jak się dobrze sprzedaje? To zapy trzeba zapytać władze federalne. No nie, bo to się nie klei. Nie, to jest tak dziwny logicznie. ruch. To, się, i... nie klei, to, jest to dziwny się nie klei, mało tego sensu. I taki triggerujący dla wszystkich, którzy kupili wcześniej. Zgadza się. No nie, to słabe, jest, to jest no Marketingowo, Głupio to tak ruch. sobie myślisz o tym, że ten. Więc Głupio, dlatego... to, to powinni, powinni ogłosić na przykład, że nie wiem, przez 24 godziny po pierwszej konferencji. No tak coś, będzie. tak, tak. A Albo tutaj... wiesz, przypiąć to do czegoś, zrobić jakieś ten... No bo ci ludzie się czują teraz na zasadzie, no wydymani, nie? No, bo... no da, poczują się chwilę i tak potem kupią. Wiesz, jak jest z takimi promocjami. Ja wiem, ale nie zmienia, są ja Steamu, wiem, no. ale nie zmienia to faktu, że jak patrzysz z zewnątrz, no tak trochę słabe potraktowanie tych ludzi. No, i stąd też wtedy się rodzą pytania, czy to nie jest jakiś akt desperacji. Bo nie wiem, czy kiedykolwiek były wcześniej takie promocje, jeśli chodzi o fame. To, że tam wiesz, Boxler to zdaje wejściówki, no to wiadomo. No to swoją drogą. Ale to, że nagle takie promocje, to było. ja nie kojarzę. Wiesz, możliwe, że Znaczy, jak ja sobie to czuję, to ja czuję, że nie, nie wiem, czy zapełnią ten obiekt. Mhm. Że ja na przykład, jak sobie tak gadałem, tą wykupę, 40-45 koła ludzi, to pewnie jest realne. KSW pierwsze miało 58, chyba. Drugie KSW kolosaum miało 45. No to fejmu, myślę, 40-45 jest realny wynik. Myślę, że oni ambicjonalnie mogą chcieć zapełnić. Może dlatego no. chcą te promki. Dla samego to, widowiska, nie? Że to, mm. to jest taki ruch neurotyczny, że może się boją, że nie zapełnią. Ale wydaje mi się, że to nie jest nic złego nie zapełnić. Nie że oni może po prostu ulegają tej presji. Znaczy ulegają, bo nie sobie mnóstwo rzeczy narzucicie, że to raz tam organizują, Bez że sensu. wyjątkowo. Stary, Tauro największy obiekt po gdzie friki były, 13,5 tysiąca osób. Miej 40 koła na Narodowym. Wy******e, że go nie zapełniłeś. W sensie, masz 3,5 i pół raza większą Ale oni mają chyba podejście, że dotyczy. jak już tam organizują, to musi być cały. Wiesz, że wszystko takie wymaksowane słupki, Nie Ja wiem, no, słupki, ja wiem, leżej. Pewnie wizytówka. dlatego, że ja mam takie podejście, to nie robię gali na Narodowych, tylko gram w i się z gąciarzem. no. <laughs> może. Wiesz, o co chodzi. No może, No pewnie tak. dlatego, więc ja bym na przykład, w ogóle nie kumam tej presji, którą oni sobie narzucają. I moim zdaniem ta krytyka, która się pojawia, i to, że o nie dowozi, nie dowozi, no jest właśnie z tego balonika, który jest nadmuchiwany. No zobaczymy. Tak mocno, zobaczymy. No ale pojawiły się takie wątki, więc można też było jakoś to przegadać. Myślę, że tyle o frikach było i tak sporo, nie? Pogadaliśmy i gdzieś tam rzeczach związanych z walką. Ja tu podrzucę jeszcze tylko taki jeden wątek. W zasadzie może ktoś z Was słucha, może ktoś, nie wiem, ma jakieś dojścia związane z YouTube'em, może coś, bo. Informowałem was o tym, że mój jeden z filmów został zablokowany mm. ze względu tam na rzekome zniesławienie. No i skontaktowałem się z, z moim prawnikiem, jako że była możliwość odwołania się od tego, no to poprosiłem, żeby przygotował dla mnie takie pismo. Tam mm. ograniczenie było do, tysią do tysiąca znaków. No więc w takim prawniczym tym, to nie jest dużo, mm -hmm. no ale trzeba było tak się zmieścić, to rzeczywiście tam na 996 znaków mm -hmm. e, zrobił pismo. O, dobrze, że jednego więcej nie dodałeś, bo to byłyby kłopoty. <głos> tak, <głos> więc y, więc ten, no i tam z odwołaniem do jakichś przepisów, nie, i tak dalej, no całe wytłumaczenie, dlaczego uważam, że to niesłuszne i tp. Mm -hmm. No, no i tak sobie w, wysłałem radośnie. to, no i okazało się, że po tym jak wysłałem, to minęło dosłownie... 10 godzin, czy ileś tam i dostałem odpowiedź, że no, podtrzymujemy. Mm -hmm. I że dalej jest ograniczeń nałożone. Ja tak mówię, chwila, nie? W sensie, halo. Mm -hmm. No i chciałem się skontaktować z YouTube Studio, macie taką możliwość, że możecie się połączyć z konsultantem. No to się połączyłem. Z botem, który udaje konsultanta. No, Dla no, większości ludzi, niestety. No, ale spróbowałem, no i mówię, dobra, nie? Jest taka i taka sprawa, tutaj dostałem takie, że niby zniesławienie, ja się odwołałem, po kontakcie z prawnikiem i p no, i że co mam teraz zrobić? No, bo dostałem informację, że sobie podtrzymujemy elo. No, no to się dowiedziałem, że mogę odpisać na tego maila, którego dostałem, bo tam jest przypięty jakiś numer i żebym tam się kontaktował. Mówię, no dobra, no to próbuję. No więc napisałem wiadomość, w której zaznaczyłem, że moim zdaniem tam nie ma zniesławienia, że jestem gotowy iść do sądu, żeby dochodzić swoich praw, jeżeli tak by miało być, jeżeli druga strona by jakoś tam miała dalej z tym problem, która twierdzi, że ją zniesławiłem. No i że pismo, które wysłałem, było przygotowane z prawnikiem, jest to po jakiejś analizie prawnej i tak dalej, no i że dlaczego nie zastosowano przynajmniej... Takiej procedury, o której wcześniej wiedziałem, że jeżeli druga strona się odwołuje, czyli w tym przypadku mm -hmm. ja, no to że YouTube daje dwa tygodnie tej stronie, która czuje się zniesławiona, na to, żeby przekazać dokumenty, że sprawa została złożona do sądu, czyli że temat jest na poważnie. A jak rozumiem, nie zostały takie dokumenty złożone z No ja nic strony. na tej pory nie dostałem, wiem, jak działa system A, sądowniczy. No, to, da, to za parę miesięcy. No, ale, nie? ale nieważne nawet. Tylko i mówię, dlaczego nie została taka procedura zastosowana, bo jak kiedyś miałem taką sytuację, to YouTube właśnie mi tej informacji udzielił. Że czekamy na dokumenty, jeżeli w ciągu dwóch tygodni się nie pojawi, to film zostanie odblokowany. Ale jak się pojawiało, to dostawałeś informację, że wpłynęły dokumenty. Tak, i ten, więc, no. więc wiesz, była ta procedura cała, a tutaj nagle zostałem z tego wyłączony. Mm. Nie? Bo ktoś sobie tak ocenił, siedząc przed, przed tym no z YouTube'a, jak rozumiem. No, no i napisałem na tego maila, takie zapytanie i dalej na zasadzie no, przywróćcie mi film. I o drugiej w nocy dostałem odpowiedź, że no niestety nie możemy, Elo. <noise> Powód brak. No taka, wiesz, formułka no, YouTube'owa. Mm -hmm. Ja tak powiem, co jest, nie? W sensie no wyobrażam sobie, że pracownik YouTube'a nie ma czasu wchodzić i teraz analizować, czy coś jest zniesławieniem. Przecież żeby przeanalizować, czy coś jest zniesławieniem, musisz wejść w całą sprawę, żeby wiedzieć, jakie były informacje, czy są prawdziwe, czy po prostu ktoś tak się poczuł. No to, to robi sąd na przykład, mm -hmm. nie? A nie na takiej zasadzie, że ty sobie siedzisz i mówisz no to zniesławienie, tylko trzeba się no, zaangażować. Tak, ale, no więc ale, gdzie ale... tam pracownik YouTube'a miałby analizować teraz mój konkretny film, który zrobił tam, nie wiem, 50 tysięcy wyświetleń i się zastanawia, czy to jest zniesławienie. Uważam, że w takich sytuacjach powinien działać ten system, o którym mówię, czyli albo ktoś traktuje to poważnie, składa do sądu pismo i A wtedy my sobie tam sądzie? bujamy. No ale to wiesz, no to on może złożył jakieś papiery i dlatego to utrzymali. No nie, bo wtedy ja dostawałbym jakąś informację. A nic no nie, może, nie, nie, nie wiem, może zmienili coś, że cię nie informują, że mówią. A no sporszą, ja, ja nie dostałem żadnej informacji. YouTube mi wysyła jakieś formułki, więc chciałbym wtedy wiedzieć, że na no. przykład przedstawiono nam dokumenty sądowe. No mm. to wtedy spoko, ale ja nie dostaję. Ja dostaję takiego. że może klasyka. on na razie złożył, tylko tam zawiadomienie, że złożył na przykład. Potwierdzenie, że złożył, że czeka na rozpatrzenie i w ogóle. No to tam wiesz, zanim ty coś dostaniesz, no to Ale parę pamiętam, że mniej. jak wtedy miałem przy innym filmie, to jakoś tak inaczej byłem w tym zakresie informowany. A tutaj a, tak. No tak, a może z jakiegoś. pod innym y, tym. Mm, bo czasami jest tak, że tam naruszenie na przykład dóbr osobistych, no to wtedy oni czekają na, na sprawę w sądzie. To na nie, pewno. Nie, ale ja wtedy też miałem zniesławienie. Też miałem zniesławienie. Tak, tak, tak. tak. Z okay. tego samego powodu nie wiem. procedury, czyli że więcej cię YouTube informował. No, oczywiście, no stąd to wiem, procesie. że tak to wygląda. No. Właśnie stąd wiem. A to jest na pewno też za zniesławienie, a nie za złamanie tam community guidelines? cię pociągnęli? Nie, zniesławienie. I to zniesławienie w każdym też. mailu jest dokładnie to okay. powielane. I wiesz, dla mnie to też jest z takiego względu, że jest mi przypisywane, że ja kogoś zniesławiłem, no to no tak. nie chciałbym, żeby. To tak widniało, no nie? No widocznie zniesławiłeś gagatku, a teraz no, próbujesz udowodnić. No nie, no ja uważam, że nie i do tego stopnia uważam, że nie, że dlatego zaznaczyłem w tym mailu, że tak, no to, to ja wolę się tam w tym tej sprawie dochodzić. A chce ci się szarpać o szota na 50 Koławiusa? Z typem? I z, z YouTube'em. E, dla zasady, no. Dla zasady. Tak. Dobra. To no. Mi by się nie chciało na przykład, nie? Nie, Ale... ja mam także dla zasady uważam, że tam nic takiego nie było. Przejrzałem informacje z internetu, i po prostu nie chcę, wiesz, tworzyć jakiegoś takiego precedensu, że ktoś, wiesz, twierdzi, że go... No to tak samo no jak ta, ty masz, No tak, że nie to nie działa na precedensach. To jest tak, że wylosowało ci algorytm kostką, nie, ale bardziej że mówię... ten ziomek z Indii powiedział Uuu, Revo, not good nickname. Ban. Ale, <laughs> ale bardziej mówię o tej zasadzie, że potem kolejne materiały. To samo, co mówiłeś przy okazji, sprawy, którą ty masz. Mm -hmm. Że nie chcesz dopuszczać do tego, że tworzysz jakiś materiał... No nie to jest, ale nie... poczekaj, ja mówię w kontekście tego, że wiesz, spadły trzy filmy, duże, po milion viewsa tam mhm. wiesz, yy, mające, yy, jedna rzecz, druga rzecz, ja mówię o precedensie, jakby wiesz, w sądzie, jeżeli chodzi o rzecznictwo, bo to ma faktycznie znaczenie na przyszłość, że potem ktoś inny na orzecznictwo będzie się powoływał za sprawę w sądzie, a wiesz, decyzja YouTube'a, no to tam, no decyzja nie, nie, ale mi, nie? ale mi chodzi bardziej właśnie o ten motyw, żeby później nie było tak, że ktoś wysyła o każdy film, który omawiasz, czy w newsach, czy mm -hmm. w szocie, czy coś tam, że ty to go YouTube to i YouTube zdejmuje. banuje ci film, a no, ty mówisz, słusznie. no trudno. No, no to nie ma sensu, no to w jakim świecie my żyjemy. No Dlatego ta. mi się strasznie to nie podoba, że YouTube się tutaj bawi w sąd. No ale zobacz, jak na to. tych nowych odcinkach, czy w ogóle rzadko się zdarzają takie sytuacje. Może rzadko też ludzie to zgłaszają. Zależy, zależy pewien, od takiej tematyki. To nagraj o tym, co ja mówiłem, zobacz, czy ci zniknie. Nie chce mi się. No, widzisz, ja, nie ale ja, wiem, na że, ja wiem, że ja wiem, że by była na to nie. Po prostu dobrze. są ludzie, którzy się na to uwalą, w ten sposób A to też nie jest trochę tak, że YouTube macie w dupie, bo to jest na kanale rewoszoty, który ma mniej subów i film ma tak 50 Może tak być, ale... Że oni na... inaczej trochę podchodzą może do tych Może tak być, twórców. tak. Jestem o tym przekonany, natomiast tak się składa, że odpowiadam za ten kanał, należy do mnie. W związku z czym, no, szukam, może ktoś się zainteresuje, będzie w stanie mi jakoś z tym pomóc, albo przynajmniej, żebym nie dostawał odpowiedzi od botów. YouTube Polska nie ma żadnych pracowników, niestety, dedykowanych hmm. do tego, ale... Zobacz, jak ktoś z was badał jakieś wtyki i Suzan Wojciecki tak, mógłby ja zepchnąć ze schodów, to. Nie, ja po, prostu, ja po prostu chcę mieć informację, że idzie to tą samą procedurą, która była wcześniej, ja wtedy nie mam do tego żadnych zastrzeżeń. Mm -hmm. To mi się bardzo wtedy podoba. Natomiast jeżeli YouTube sobie sam zdecydował ma nie ma inną procedurę, bo no... masz za mało subskrypcji, kolego drogi, więc proszę tutaj. Grzecznie teraz nie fikać, tylko. Poza tym się wiesz, jakie to jest procedury. irytujące. Jak ty coś napiszesz, gadasz z prawnikiem, analizujesz to, a na koniec dostajesz taką formułkę, wiesz. Z od bota dostajesz, no, no tak. To jest takie irytujące, no. wiesz, że się No, z Indii powiedział, Rewo, not good, nickname, ba. I to jeszcze o drugiej w nocy dostajesz Ta. odpowiedź. No to. No. Ta, no raczej nie, nie był to polski pracownik. czy znaczy, nie wiem, może są jakieś centra zagraniczne. Znaczy, no, nie Polaków wiem. wywożą tam specjalnie. No, nie bo, nie no, na wiem, no, truskawki to... będziecie, teraz w wywożą, oglądaj filmy najpierw. No to Dlatego mówię, no tak podbijam ten temat, bo będę walczył o ten film tak mm. dla zasady. E, no, no i dlatego Słusznie. mówię. Że jeżeli ktoś ma jakąś opcję na to, żeby coś mi pomóc w tej sprawie, żeby jakoś się z kimś skontaktować albo o ten film zawalczyć, no to, to, to proszę o pomoc. Słusznie. Słusznie. Możecie Słusznie. na Instagramie pisać, albo na Streama przyjść, albo na Discordzie wszystko jedno. Dobrze. To ja do końcika ogłoszeń parafialnych się dokleję. Ze sprostowaniem do poprzedniego odcinka, bo dosyć celnie tam zwróciliście uwagę w komentarzach. A ja jakby nie, nie lubię popełniać pomyłek merytorycznych, chociaż takowe wiadomo, jestem człowiekiem, mi się zdarzają. Więc przeczytam komentarz dokładnie, co zostało napisane, bo uważam, że to bardzo celne i bym chciał tam wy, wyróżnić te osoby, które zwróciły uwagę, bo to znaczy, że bardzo tam ze zrozumieniem słuchacie w ogóle, nie i to jest to jest mega. Mhm. Patryk Pacholec 8432 Panowie, pomieszaliście trochę fakty odnośnie Szalonego i Ukrainy. Szalony udostępnił film lub live, na którym były pociski o konkretnym kalibrze i innymi danymi, które zdradzały, z jakiego kraju pochodzą. Kraj ten miał przyjazne stosunki z Rosją, a Ukrainie sprzedał pociski po cichu i rozpętała się burza dyplomatyczna, czego konsekwencją było wyrzucenie dowódcy ze stanowiska i postawienie go przed sądem i zakaz dla Szalonego na wjazd do Ukrainy na 3 lata. Sytuacja z tym szpitalem jest autentyczna, ale była podana tylko jako przykład... Czym grozi zdradzenie pozycji ukraińskich żołnierzy, uh -huh. że służby rosyjskie potrafiły określić położenie tego szpitala polowego tylko przez charakterystyczny zegar na ścianie. Tak to wszystko w porządku, bardzo miło Was się słucha podczas prac polowych na traktorze. Pozdrawiam. No więc e, chciałem to przytoczyć, podziękować bardzo za czujność, bo ja rzeczywiście skleiłem te dwa wątki z filmu stanowskiego, uh -huh. bo on tam o tym szpitalu. A zaraz o tym, że szalony wrzucił te pociski, przez co znaczy, tak dokładnie zjazdu... to, Tak, tak dokładnie to on po prostu czytał maila z relacją kogoś, kto połączył różne rzeczy, dając jako przykład to, że kiedyś gdzieś tam było jakieś nagranie i po zegarze poznano pozycję, dokładnie. która została zbombardowana. I to jest autentyczna sytuacja. Tak, A tutaj było to, że zachowanie szalonego narażało na niebezpieczeństwo. No. Dokładnie, więc to ja to też skleiłem sobie te dwa wątki w głowie, niepotrzebne to było, w sensie powinienem lepiej to sprawdzić, więc tutaj Sorewicz i Prostowanko dorzucam, żeby nie było. Chociaż szalony się nie kontaktował w tej sprawie. Myślę, że ma ważniejsze rzeczy na głowie jechał o, na granicę tak, z Ukrainą tak. teraz, tak, żeby tak. pokazać, że nie ma zakazu wjazdu. Tak, bo przede wszystkim akurat ten wątek, o którym tutaj też wspomniałeś, i który prostowałeś, no to było tak, że właśnie Stanowski czytał maila od jakiejś osoby, której nie przytoczył, kim była. I trochę z takim zapytaniem do szalonego, czy to prawda? Mhm. Między innymi tam była też mowa o zakazie wjazdu na Ukrainę. Mhm. No i szalony. Z jednej strony tego, co wiemy, szykuje jakiś cały film, w którym chce się odnieść do, do różnych spraw. Z drugiej strony też trochę na bieżąco odpowiada na, na zarzuty, między innymi właśnie na ten związany z zakazem wjazdu, gdzie pokazał i Gleit, że wjechał, i z datą, i drugie, że ujęcia no, z Ukrainy. Tak. Tak, żeby udowodnić, że to nieprawda, że... Miał już w ogóle przygotowaną jakąś odpowiedź dla Stanowskiego, ale jako, że ten zahaczył o temat Ukrainy, gdzie on tam jeździł, żeby pomagać, no to on jeszcze dodatkowe informacje zbierze, bo bardziej się zaangażuje. Tak, no z takich informacji merytorycznych, to na ten moment co? No, mamy taką przepychankę Twitterową między panami. Szalony tam sugeruje, że jakąś spółkę Stanowskiego ze szwagrem namierzył, gdzie od iluś lat nie składają raportów finansowych i będzie ten temat podburzał i ogólnie. Jest bardzo pewny siebie i agresywny aktualnie. To znaczy, tak... no bo on próbuje utrzymać jakąś pozycję siły w tym. Tak, próbuje, no. ale tam ciężko idzie. Ratio to dostaje na wszystkim. Ale no, co mu zostało tak naprawdę? No bo jak położy uszy po sobie. To ma game over. W sumie musi trochę No tak musi, grać, ale on od początku taką postawę miał. Jak się dowiadywał o tym filmie, to tak samo się piszgali na Twitterze. Cały Jechał. czas. Tam jest zero, zero skruchy, zero skrupułów i dzieje się też trochę to, co przewidywaliśmy. Czyli tam, gdzie Stanowski go dobrze wypunktował, to jest Cichosza, a znalazł tą jedną, dwie rzeczy, którą może spróbować rozstrzelać i po tym jedzie. No czyli klasyka gatunku. Natomiast no, zobaczymy, co będzie w samym filmie. Bo być tak. może tam się szerzej odniesie. Zgodnie z zapowiedziami na Twitterze, w odpowiedziach na komentarze, mówi, że do wszystkiego się odniesie, do każdego jednego argumentu. No to zobaczymy. No zobaczymy. Na razie yy, zatrudnił sobie najemnika w yy, no. postaci Zbigniewa Stanogi. No, Zbigniew Stonoga, Czasami. otwarcie przyznał, że szalony tego przyjaciel. Tak. No mhm. i jakby tacy przyjaciele, dobrze tutaj Zbigniew Stonoga rozpoczął akcję przeciwko Krzysztofowi Stanowskiemu. w swoim, Potem, stylu. No, w swoim stylu stanął na tle KFC i zaczął wymieniać sponsorów Stanowskiego. I poprosił, żeby nie kupować niczego w tych firmach. I tam jedzie grubo i mówi: Pisowski, aparat czy Stanowski, ta, jechać z nim. Czyli tak, mało merytoryki, dużo krzyczenia, ogólne hasła i jedziemy z tematem, nie? Tak. Natomiast tak, no, odbiór internautów raczej jest średni. No, kiepskiego sojusznika sobie Stonoga wybrał do tej walki. No, ale taka rola najemnika, no, dostajesz szekle. No, no to idziesz... bardziej, że szalony, tłumaczyć. Stonoga jako sojusznika. Nie, Bo no, Stonoga to... byłby niezłym sojusznikiem. Tylko, że stonoga wchodzi do gry, ma, ziomek ma pięć jokerów naprzeciwko, a wy macie dwie dwójki i czwórkę, człowieku, wiesz, to mówisz i próbujesz grać z tymi kartami. No ale to szalony też trochę szyje, bo już widziałem taką trochę chyba kierunek, w jakim będzie szedł, mówiąc, że no, ja nigdy swojej przeszłości nie ukrywałem, wiesz. Bardzo no... mądre. No tak, no. co no... mu pozostaje, no gra, gra tymi kartami, które ma. No ja wiem, tylko, bo to wszystko są trochę takie z mojej perspektywy półprawdy, no bo czy on mówił, że miał kryminalną przeszłość? Tak. Ale się rozminął, oczywiście, że on gra półprawdami, ale no mówię, on gra bardzo dobrze trójką i czwórką na Jokera po prostu, że no to nie jest gra, którą możesz wygrać. Możesz spróbować zabrać ziomkowi jak najwięcej punktów, no ile śmiesz, możesz, śmiesz, Śmiesznie też trochę wyszło, jak w tej odpowiedzi, którą wrzucał, wypominał Stanowskiemu, że on właśnie atakuje słabszych, tam wymienił, że Janoszek i Derpieński... Że wiesz, że szuka takiej ofiary, trochę, nie wiem, wpisując się w to, że jest słabszy, nie wiem do końca, tak się zastanawiam, nie. czy jemu o to chodziło. Natomiast ludzie wyłapali jego, sta jego starą wiadomość, że jak Stanowski właśnie z Janoszek cisnął bekę i nagrywał materiały, to go Szalony Propsowa. propsował i no był super. Absolutnie, że, oczywiście, że tak. Że stanomistrz no, było. O, tak, odnośnie starych y, materiałów Szalonego, to też ludzie namierzyli kanał Kinia i Tomek. O którym była mowa też: materiał stanowskiego. Tak, tak na jak? którym różne tam materiały ciekawe szalony reporter wrzucał, ale między innymi jest shot, na którym on tych Ukraińców, którym tak pomaga, jeszcze parę lat temu nazywał PRO: idą te kury ukraińskie. No to, no to to mocno hmm. mocne, nie? Tak, Co do zasady. No na pewno źle brzmi w, tym, w tej sytuacji. W tej kontekście, gdzie on próbuje udowodnić, jak to z dobrego serca jeździł pomagać naszym sąsiadom z zagranicy. No, tak. no jakoś tam będzie musiał się do tego znaczy, podnosić. Ciekawe, no ma... ciekawe, co jeszcze w ogóle wyjdzie, bo to jest też tak, że przynajmniej ja tak widzę w tych różnych dramowych rzeczach, że wiesz, Stanowski wrzuca ten pierwszy materiał rzeczy, do których się dokopał. Tak. Raz, on zostawia sobie na pewno jakieś rzeczy na rundę drugą, tak. ale dwa, ludzie zaczynają szperać po tak. tym bodźcu. I zaczynał oglądać wszystkie filmy z kanału Kinia i Tomek. Tak. Zaczynają sprawdzać inne rzeczy. Może ktoś się zgłosi, kto go zna. To jest, a miarga, może coś to jest niesamowite. Czy takich zasięga? Tak to... jak Mr. Beast na tą dramę za granicą, to też ludzie mu sprzed 8 lat filmy oglądają. Całe. No, więc I tutaj, i tutaj jeszcze ten mechanizm cały będzie występował teraz pytanie, co Szalone tam rzeczywiście gadą. No najgorzej jakby próbował to wszystko ukryć, bo jak zacznie usuwać filmy, no to będzie jeszcze nie, gorzej. Moim zdaniem on będzie szedł na konfrontację, niczego się nie wstydzę, tak, taki byłem, to moja przeszłość, ale Stanowski to. I będzie uderzał w takie tony, no. no i tam ta garstka jego fanatyków, no pójdzie za tym, no to syndrom oblężonej twierdzy trzeba robić i, i hop do przodu, no i uratować widownie, ile się dano. No mówię, no tak różne zdania można o nim mieć z tymi kartami, które ma, ma gówniane karty, gra najlepiej jak można. No robi co może. Tak. No czy też trochę mnie zdziwił ten jego ruch, jak wyłączał możliwość komentowania. To chyba było takie desperackie. No w właśnie emocjach. i to, to było dziwne, i dlaczego było dziwne? Dlatego, że przed całą dramą, wiedząc, że powstaje film, podkręcał Stanowskiego, wchodził w tę taką agresywną Ta. y, narrację wokół i, i swojej osoby i, i wokół właśnie całej tej dramy. No i mówiąc, że on na tym zbije zasięgi. No i jak przyszedł ten moment zbijania pierwszych zasięgów, że ludzie wchodzą do niego no, na kanał... No się no bo za grubo. No to nagle za się okazało, że on poszło. wyłącza komentarz. I dlaczego? Skoro cię tak jarało i wiedziałeś, co będzie, to za po co grubo. to wyłączasz? Nie, nie spodziewał się, że aż tak grubo pójdzie. To tak jak Robert Pasut po zgrzycie. Że chciał se poddymić i mówi, zajebiście, a potem go zgniotło, że za mocno, nie? No i być może, bo, bo i wyświetlenia zrobił ten film. Yy, no i też właśnie nie do końca rozumiem z tej jego odpowiedzi na Twitterze, że no, film nie do końca idzie tak, jak chciałeś. W sensie dostaną. To było, jak nie było w wyników w real-time na zewnątrz. No widocznych. właśnie, taki był. Pospieszył się. co? Ale po, po ilości ocen przecież nie, się no kalkuluje tak, ale wysa. zresztą Stanowski wrzucał, że jeden na dziesięć, 10, sto tysięcy wyświetlonych. No nie, tam no szło. miazga, pozamiatał w ogóle. Nie, wiem, ile teraz jest. Ale wiesz, co to jest, to jest tworzenie narracji właśnie, że nieważne, co się dzieje, okręt tonie. My mówimy, nie, nie, płyniemy dalej, mordeczki mm. jest zajebiście. Ja widziałem, ja się Powiem zatrzymałem, mi, jak było milion czterysta, to się zatrzymałem. Aktualnie jest, już ci mówię, Ale tych materiałów produkują, jeju. Jeden dziewięć milionów. O Dwie bańki zaraz. No fest. No zmasakrowany jest Matysiak, on będzie recovery po tym, nie wiem, z rok, dwa, no, A nie wiem, czy się wyliże kiedykolwiek ale, do końca. Szczerze, ja nawet nie podejrzewam, że za dwie bańki klepnie. Też nie, myślałem, no, że to zrobię z tak. 700-800 koła. No, ale, ale wiesz, co to oznacza, że umówmy się, tyle osób nie wiedziało o szalonym. Nie A ja się czy... dowiedzieli, że ktoś taki je. to tak. jest najgorszy, stary. I to bo takiej... on dostał masy osób, łatkę że oni go poznali z materiału no. Stanowskiego i już się nie przekonają Ale do jednocześnie ten materiał, sam w sobie ta historia musiała być na tyle triggerująca, że takie wyświetlenia to robi. Że to poszło, tak. Nie? Bo tak to, to, nie oglądają tego ludzie dla samego Szalonego. Tak. Mm, tylko, tylko dla, dla historii. historii. A historia Oczywiście. do tego stopnia ich ruszyła. Oczywiście. No więc to jest miazga. No ogólnie Szalony ciężkie ma życie yy, i nie zazdroszczę mu. Najbliższych tam miesięcy, lat no, mówię, to jest demerz, który z nim zostanie na długo. Widać, że jest w dużym, że on w trybie fight or flight wchodzi w fight. No. To zdecydowanie. I widać, że on reaguje agresją. No okej, okay. no wa walczy o co może, nie? Ratuje. No, próbuje Stanowskiego ściągnąć ze sobą. Ja to czekam trochę. jeszcze. Najman niech się dołączy. O, da, da. Tylko Najman jest mądry, właśnie. Znaczy, Cwany, o, może mhm. lepsze słowo. Najman jest Cwany i on nie wejdzie za szalonego, który no to opisie, no. Chociaż z drugiej strony. Też tak jest, że wiesz, pytanie na ile tam Stanowskiego nienawidzi, bo to może, tak. bo może jeszcze powiem, ale żeście ekipę zmontowali. Myślę, że może tak, Najman Stanowski <laughs> i Stonoga Najman Szalony i Stonoga to no. hicior, to co The ja? Expendables, no. to jest miazga, ale wiesz co, to z Najmanem w ogóle śmieszna anegdota. Nie pamiętam czy to gadałem za damkiem, chyba za damkiem, albo z Łaszczykiem rozmawialiśmy o Najmanie, że na jakiejś gali się mhm. razem bili, no i tam Najman ma już wychodzić do walki i se siedzi po prostu, czeka, coś tam sobie je. A tam mówią do niego, masz walkę, zaraz nie rozgrzewasz się? A Najman mówi, nie, a po co? <grystanie> <grystanie> I wszedł. I po 8 sekundach wyszedł. <grystanie> no i co? Kiska zarobiona. No, więc stary... To jest stary wyga, on kuma co jest pięć, więc może się podklei jest na to zasadzie w taki one, Stanowski. One, manna, ek, ek pie... tak, nie, po co? nie, tak, człowieku, nie ma po co. Wychodzi tam, wiesz, idzie, idzie, bak, bak o, dostałem, mówi, no, tam, widzowie, kontuzja oczodołu, mm, bardzo nie, ciężka no. walka, szybko gips mi nałóż, lekarzu, nie, i tam do kamery, showman, no, showman, mikropka. bawi się tym. Więc to jest to, no, śmieszne, zobaczymy, czy znaczy, nie śmiesznie jest być szalonym reporterem aktualnie, myślę, że tam ciężkie ma życie. Troszkę współczuję, troszkę nie. Eee, będziemy potrzebować no na ja, pewno ale, ale jestem ciekaw tego, co, co zmontuje, bo na pewno to będzie długi materiał. Skoro Stanowskiego miał godzinę 20, to i tutaj, jeżeli on chce się do wszystkiego odnieść, to, to będzie sporo. Eee, no jestem ciekaw, co. Właśnie tak jak mówisz, no, patrząc na takie ma karty, co on z tego ma, ulepi. Ma średnie z karty z też ulepi. patrząc na te tweety, on jest taki emocjonalnie nabuzowany. I mam obawy uzasadnione, że przez to ten materiał nie będzie dobry. Że on będzie taki chaotyczny, porozszarpywany. No ten jego film ze spowiedzią też był właśnie chaotyczny. Był, a tutaj Kurwa. będzie fest emocjach, więc to będzie jeszcze bardziej. Więc myślę, że on tym filmem, to mówię, ratuje 10-20 tysięcy najwierniejszych padawanów swoich, żeby mieli się do czego przylepić. A tak poza tym to community tego nie kupi, ale to jest moja predykcja, mogę się pomylić. No jeszcze oczywiście. ma jedną opcję. Że nawet nie skupiać się super na odpowiedziach. Znowu to sobie uogólnić do ja mówiłem o swojej przeszłości i próbować, I zgar i próbować zgarnąć po prostu przeciwników Stanowskiego. Tak, On no no jeszcze ma taką opcję. Tak, no, no to też no. jest to. No, czy czy też community, które chcesz mieć u siebie na kanale? Jak chcesz mieć no jak nie, masz ludzi, innej opcji, nie masz innej opcji, nie no ma innej opcji, no to, to tak, to nie bierzesz co dajesz. No. Jeśli nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. No. ale, ale ogólnie, jeżeli chodzi o środowisko podcastowe, no to też się sporo dzieje, ponieważ co chwila powstają nowe projekty. To prawda. No, sporo tego się robi i yy, ostatnio też Murcik dołączyła z Klaudią Sadownik. Zgadza się. Byliśmy pierwsi. Jestem taki dumny, że odebrałem od ciebie telefon. <laughs> dzięki temu, A ja, ja dzięki temu cieszę, też jestem pierwszy. Ja się cieszę, że po roku czy półtora myślenia o tym, wreszcie stwierdziłem, o, może teraz. I no, zanim. Nie, no zauważyłeś trend. Stary, zanim, zanim ruszyła ta fala, nie? bo W zajebistym teraz już było momencie ciężko. zauważyłeś trend. No tutaj naprawdę szapoba. I te, pamiętam wtedy, jak ty pierwszy raz do mnie zadzwoniłeś, właśnie i powiedziałeś, że no moim zdaniem ten, te materiały będą ewoluować, że ja potrzebuję też drugiej nogi, że no. trzeba sobie to robić. Jak zacząłem nad tym pienić mówię, ej, to jest giga mądre, nie? Mm -hmm. I dlatego też od razu byłem za. No e... i teraz z perspektywy czasu można powiedzieć, że dobrze. No Mega bo, decyzja, Bo na bo przykład wszyscy teraz by robią było podcasty. ciężko. Ciężko wszyscy... by było. Każdy chce mieć podcast, bo wiesz dlaczego? Bo to jest mało pracy, a dużo kasy. <laughs> znaczy. I... Ogólnie ja tak sobie kminiłem nad tym, że. Tak, w stosunku do realizacji jakichś wiesz, takich złożonych materiałów, yy, wiesz, jakichś planów zdjęciowych i, i tak dalej, no to wiadomo, że, bank, że, że to jest super. Jeżeli chodzi o taki stosunek właśnie nakładu pracy do zwrotu, to rzeczywiście podcast jest... Ja nakładów też... Z statywem. On chyba wisi w powietrzu, bo spadł do dołu ta główna rurka. Musiałbyś tam na dole odkręcić A, i dobra. podnieść do góry. bo, bo Ale chciałem powietrze. przestawić, żebym z karmelką głaskać. No dobrze, opowiem. No, więc, więc tak, więc sporo się tego gdzieś tam porobiło. To też wiadomo, że jak my zaczynaliśmy, to wiadomo, że już były inne podcasty. Nie? To nie tak, że ktoś formułę wymyślił, ale jednocześnie się okazało, że nie wiem, takie połączenie, że gdzieś tam jeszcze. W ramach kanałów newsowo-komenterii, z taką dodatkową treścią, że to jest okej, okay, że, mm -hmm. że, że była na to po prostu przestrzeń. Tak. No, i natomiast teraz, jak sobie spojrzymy, no to tych podcastów jest mnóstwo. Ja nie mówię, że w tej samej tematyce, ale ogólnie w takiej sferze influencerskiej, tej bańce takiej no. naszej. Coraz więcej. Tak, tak. To jest tego coraz więcej. No i był, jest podcast od, e, od Gen Z. Tak, dziewczyny sobie tam prowadzą. Tak? ona nawet wiedziałem. Tak, mają swój podcast tam, Hania miała taką, taką high ideę. Talk? nie. Nie. Coś nie, high talk, nie, nie. To talk, były takie rozmowy, high talk to był jej ten taki program, natomiast mają też podcast, hmm. nie pamiętam, jak się nazywa, ale jest podcast. Dęziary powinny go nazwać. No, coś dobra. takiego. Więc mają swój, więc doszło, doszło to, nie? Plotkary no, besties, u Besties, nie pamiętam, kiedy to było, ale hmm. też Besties teraz ludzie na Twitchu oglądają. E, plotkary u Konopa, Murcik teraz, właśnie z tą Klaudią Sadownik. Też ta doszły. sama tematyka, czyli tam aferki, nie, bardziej randki, one no takie póki międzyludzkie co tak, rzeczy. Póki co tak, bo to ja mówię o różnym klimacie, nie? Ale mówię o osobach, których kojarzymy gdzieś tam i które nagle otwierają podcast. Yy, Ignacy z Mandziem. Ignacy najwięcej. Z, Mancie, z Mandziem, tak samo przy okazji tego startu nowego projektu pobocznego. Od podcast. razu podcast. Tak, tak, więc tak samo to siadło. No, i yy, no dwa bieguny też yy, Oczywiście. Mie, mie, mie gdzieś tam w tym całym procesie też powstały, więc sporo tego, naprawdę robi się bardzo duże zagęszczenie, dlatego cieszę się, że zdążyliśmy wcześniej wypracować gdzieś tą swoją pozycję. Tak. Yy, i, I gdzieś tam widownie też złapać na tym, że Ej, mamy tutaj jakiś taki pomysł, bo teraz by było bardzo ciężko i tak samo te nowe projekty mają teraz ciężko. Ciężko mają, żeby się przebić. No jest, yy, Zaczyna się trochę wysycać rynek, że ludzie mają problem, wiesz, yy, z. Yy, już mają jakieś podcasty, do których są przyzwyczajeni, słuchają mhm. ich regularnie i zaangażowanie się w nowy jest dosyć. No trudne ciężko, dla o tym nich. bardziej, że to jest dużo czasu. Tak. że... To nie jest takie 10 przykład, minut, tak, że 10-15 minut na jakiś program rozrywkowy i sam mówisz A, to tam, do kolacji, albo tak. do śniadania, albo do obiadu. Podcasty to paradoksalnie dużo bardziej rywalizują właśnie o tego widza niż zwykłych tak. materiał, bo zwykłych materiałów ktoś może X obejrzeć naście. No, nie? A, w ciągu tygodnia. a podcast to co? no Jeden, dwa w ciągu tygodnia odsłuchasz? No, bo ty. No, tak, no się z takich, że też. Jak Taki średni widz, jak często nie? ktoś tam publikuje. Natomiast, no myślę, że mają ludzie jakieś takie branżowe pewnie, które sobie słuchają w sensie branżowe, jakieś tematyczne, tam, nie wiem, dużo ludzi słucha jakieś kryminalne podcasty tak. na przykład, nie? I mają zajawkę na to. U mnie też w community dużo ludzi o tym mówi, że sobie jakieś tam kryminalne słuchają. No i powiedzmy w ramach takich newsowych, czy tam społecznych, czy lifestyle'owych, no to powiedzmy zgrzyt, nie? I sobie słuchają i ten, i jest luz. Ale tak, żeby jeszcze kolejne jakieś zmieścić podcasty, gdzie zgrzyt masz dwa razy w tygodniu, nie wiem ile się ukazują te kryminalna, załóżmy też, że dwa, no to tak powoli się robi ciasno. Tak. To powoli robi się ciasno. Jeszcze wiesz, pół biedy, jak masz taką robotę, gdzie sobie siedzisz w domu zdalnie, czy ten, no to to jeszcze sobie puścisz, no to może być tego więcej, ale jak masz taką robotę, że nie możesz tam słuchać sobie czegoś w tle, I tylko... musisz wybrać, no to, no to tak. się powoli robi bardzo ciężko. Tak. No więc, więc tak, no więc to ja sobie przesłuchałem w ogóle fragmentu tej rozmowy Murcik z tą, z tą Klaudią, z tą klaudię to częściej trafiam w sumie na TikToku i ona tam jakieś wyniki kręci, mm. i, i jakieś serie prowadzi. O Murtis to dawno nie słyszałem i nic od niej nie oglądałem, więc tak mówię, zobaczę. Mm -hmm. No i to takie no babskie rozmowy. No tak. Takie, o co tam na rance, a jakieś protipy, tam co na randce. A, a jakie oś... protypy dały? A, bądź sobą. <laughs> Zajemiste. I co ty na Zaskoczony? Niezłe. Ja właśnie nie... myślę, że dla, dla mnie to nie byłaby dobra rada, bo bym A, nic nigdy no nie wyrwał. E... No, Jakbym było... takie żarty opowiadał jak na podcaście zgrzyt człowieku, to bym miał. No ja myślę, że y... po pierwsze do Korbina. Ujemny body count Po pierwsze nawiązanie do Korbina, żeby mogło być ciekawe. No tak, tak, to by było właśnie trzeba, trzeba uważać z takimi, tak. z takimi radami. Nie słuchajcie tego podcastu, to nie są dobre rady, ewidentnie. I jeszcze było coś o tym, żeby nie iść. Y... Żeby nie próbować sprzedać najlepszej wersji siebie, tylko żeby iść właśnie trochę takim nieogarniętym, ten i że jak ta osoba będzie zainteresowana, to to nie zgadzam się. No ja nie. tylko mówię, co tam było. No prawo dyskutuj. Na pierwszą randkę myślę, że nie. Na trzecią, tak, oczywiście. No, ale tutaj jest coś takiego, że trochę tak jest, nie wiem, czy starczcie światopoglądów po kolei, może mm. to się jakoś zmienia, ale no ja jeszcze mam taką wizję, że na randkę idziesz i chcesz zaprezentować najlepszą wersję siebie. Opór, nie? tak, no jak no, najbardziej. No. Też mi się tak wydaje. A potem się przekonujesz, że nie było bo tak Bo to, robisz to, oczywiście, a potem się przekonujesz, że jednak nie, ale yy, no gdzieś to pierwsze wrażenie, pierwsze zdarzenie jest mega istotne, nie? Wiadomo, no nie chodzi o tryhardowanie jakieś, nie wiadomo mm. jakie, ale tak wiesz, no, może nie, że najlepszą, ale tą taką Dobrą wersję siebie, jakby po prostu sprzedać. Tak, nie? znaczy ja uważam, że tu jest yy, jedna taka, że znowu chodzi o skrajności, nie? Mm. Czyli, że nie chodzi o to, żeby udawać kogoś, kim nie jesteś, ale wiesz, że to się sprzedaje, w związku z czym idziesz w to, a potem jest rozczarowanie, no bo ta druga osoba co chwila będzie widziała, że ściemniałeś, nie? Mm. Że... Nie, no, właśnie nie chodzi o to, żeby, ście, żeby ściemniać, tylko właśnie wiesz, spuli rzeczy o sobie, no wybierz te spoko, no to jakby wiesz, no idziesz. Trochę się idziesz tam pokazać, też popatrz i patrzysz też na drugą osobę, oceniasz ją. No bo zobacz, bo to, i mi się wydaje, że mi chodziło coś takiego, że trochę próbujesz jakby od razu wejść w taką prozę relacji życia, nie? Czyli, że próbujesz przeskoczyć ten taki romantyczny początek i od razu wejść w taką fazę, gdzie częściej się widzicie w dresach niż w sukience. Mm -hmm. Wiesz o co mi chodzi? Że potem no tak życie. Nie wiem, czy to tak bym nazwał, że romantyczne, ale tak jest jakaś taka, taki rytuał społeczny tak, poznawania się. Tak. Który ma w sobie coś magicznego. No i ja. ja uważam, jest ta ekscytacja, to jest okay. właśnie, że ja to uwielbiam, że nie wiesz tak dużo o tej drugiej osobie. I tak patrzycie sobie, nie, kto jak się ubrał, kto jak się przygotował, kto jak się stara, mówisz o, stresuje się, zależy Aha. jej. Y, to ma taki swój urok, że jest takie to lekkie napięcie w powietrzu, nie? No tak, ale. No, widzisz, no mówię, no są jakieś różne wersje tego. Może niektórzy też to odbierają sztucznie, coś na zasadzie, jak yy, lubię to nawiązanie do samochodu, że jak przychodzisz, chcesz kupić używany samochód, coś silnik zaczysty. No jesteś mm -hmm. że takiś, tak, coś grzebali, coś chcą tu ukryć. No tak, nie? ale to też nie chodzi właśnie o to, żeby kłamać, żeby być zaczystym, nie wiem, wynajmować samochód na randkę, żeby pokazać, że mm -hmm. masz lepszy niż masz. No nie rób tego, pokaż to, jaki jesteś, ale zobacz, jak ja na przykład sobie myślę właśnie o przeciwnikach moich frikowych i ja myślę sobie gąciasz, to mówię, dobra, nie będę tworzył fake dymów, ale jak mam. Szereg opinii na jego temat, to mówię dobra, no to teraz skupię się na tym, co mnie w nim f***a w... i spróbuję, jakby po prostu większy fokus dam na to mhm. sobie. No bo też każdy ma rzeczy, wiesz, w każdym coś lubi, a coś mnie f***a. W... No to okej, okay, no w nim mnie f***a w... to, no to o tym będziemy sobie rozmawiać. Ale to nie jest jakby fake i wymyślone, po prostu spotlight walisz w coś innego. I tak samo jak idziesz na randkę, no to nie kłam, nie oszukuj, tylko daj spotlight na swoje silne strony, żeby mhm. wiesz, pokazać je. Jakoś tam Znaczy, mi się wydaje, że to jest po prostu jakiś setup, czyli, że naturalnie obie strony rozumieją, w co grają, tak. że każdy przecież się tu pokazać, i trochę kalkulują, że no pewnie za jakiś czas, jak może lepiej poznam tę osobę, bo widząc jej najlepsze cechy, to trochę że... mi pokaże, więc tak, jaka jest też, A to jest może w sumie tenerwuje. To odkrywanie drugiej osoby jest mega, ja to uwielbiam. Jak masz, wiesz, pierwsze, drugie, trzecie spotkanie, i na trzecim nagle, nie wiem, wiesz, miałem na przykład tak, że się spotkałem z dziewczyną. I ona po pół roku ośmieliła się papierosa przy mnie zapalić, nie? I ja mówię, wow, ty palisz? Ona mówi, no tak. Ja mówię, no mówię, to się dobrze kitrałaś pół roku. Ona mówi, no, bo tak nie chciałam, bo myślałam, że mnie ocenisz, coś. To ja mówię, nie, no na luzie, pal sobie, nie? A nic no, nie czułeś też? Słam? Nigdy też nie czułeś? Nie, ale ona nie? chyba tak, po prostu, niedużo, nie, mm -hmm. nie? Że okay. tam po*** się lubi, na przykład, mm -hmm. czy coś, do imprezy, e, tego typu. Ja byłem taki, wow, nie? No to dobrze się przekitrałaś. Ja mówię, niepotrzebnie, że byłby luz. I to. To jest fajne, jak dowiadujesz się czegoś o nowej osobie, widzisz, że ona ci nie pokazała wszystkiego. Mm. Takie ten. Możesz ją poznawać, odkrywać. Taka gra. No gra. To jak w grze, odblokowujesz sobie nowe drzewko nagle i mówisz, wow, to jeszcze takie rzeczy są, mm. nie? To ciekawe. No tak, no dlatego mówię, no tak podrzucam taki wątek. Może, może ktoś będzie chciał to sobie sprawdzić. Ja ogólnie staram się jakoś tak podbijać to środowisko podcastowe, bo warto, warto to są... Znaczy, śledzić. Ja powiem tak, to jest moje bumerskie. Bo po prostu podoba mi się, że wolniejsze treści są w internecie, mm. wiesz, że, że nie tylko właśnie TikTok, ucinanie, wiesz, każda pauza i No, szybko, mniej szybko, więcej szybko. dla ciebie było za szybkie, więc no. to zdecydowanie. A za to podcast zajebisty. No jej, podcast tak, no a ja jej. też podcast wolę no, niż no odcinek. Ale to tak samo jej. mieliśmy odnośnie, w pewnym momencie przynajmniej Gołców i Ambasady. Gołców i Ambasada, ojej, No właśnie, i znowu, nie? I ambasada. to samo. No bo stare dziady, no. no. Ej, wiesz, że Google, Gonciarz ma 39 lat? Co? No jest stary w człowieku. 39? No. No chyba, że ja coś głupiego, ale no poczekaj, no jestem prawie pewien. Co? Eee, Krzysztof Końciarz. No 39 lat. 19 czerwca 85. Jezu. Ten sam rocznik co Heizer. Też 39 lat No Heiser. tylko Heizer to tak jakoś nie mam zdziwienia. A z konciarzem mówię co? No. Na się on jest stary. No on to on ostatnio, jest... ostatnio Kasik trafiła na nowe zdjęcia Hejka Tulenka. I też miał ta... ta... I hej, też hej, miała, to... miała takie. Chwila co? No, chwila co? Ona, ona ma 16 szes lat teraz chwalę. No, czy No, ale coś? no, ogólnie takie wiesz, nagle jest takie zderzenie i masz takie co? Jak ten czas leci, ale to jest trochę taki syndrom jak z Roxi Węgiel, że kojarzysz się jak była małą dziewczynką sobie śpiewała takim mówisz, głosikiem, ale a chodzisz dzisiaj na a teraz już o, nie? To no. tak się pozmieniało. Tak, to, to zdecydowanie, to... a ja myślę, że taki, taki sam vibe mieli ludzie, którzy zobaczyli nowy film wersow. No. Się *ca to się pozmieniało. To no, no. mocno pozmieniało. <laughs> mocno się pozmieniało. No i teraz jest afera zębowa, słuchajcie, <laughs> można powiedzieć, bo y, Weronika Sowa nagrała sobie QA, y, tam jakiś tytuł, co tam ze zdrowiem chmurki, i w ogóle, no i jako pierwsze pytanie y, w tym QA, na które odpowiadała, to czy cieszy się ze swojego powrotu do naturalnego wyglądu? No i odpowiadając na to pytanie, poinformowała, że ma zupełnie nowe zęby, sztucznie zrobione, licówki na całości, takie śnieżno-białe, nawet nie śnieżno-białe, przepraszam, to jest jeszcze wyżej. Ja słyszałem takie określenie, klozetowa biel, mhm. taka aż człowieku, aż szare już są te zęby, no. że są takie wypukane z koloru, mega, mega nienaturalnie wyglądające, duże są te zęby. Yy, zrobiła sobie, no Jana powiedziała, że bardzo się cieszy ze swojego uśmiechu, jest piękny, jara się, wreszcie się sobie podoba dużo bardziej, yy, a potem opowiedziała, jak to akceptuje siebie, nie ma kompleksów i wraca do naturalnej odsłony. Tak, że chodzi w ogóle na terapię, że ma teraz czas na wszystko. Tak, że mniej yy, jakby, mniej tego makijażu, tam chyba nakłada rzęs nie nosi. I że w ogóle teraz, yy, że w ogóle teraz yy, nie planuje jakichś kolejnych takich zabiegów na ten moment. Na ten moment. A w przyszłości? No wie. Kto to wie? No i teraz tak. Internet y, zawrzał bardzo. Dużo bardziej niż ktokolwiek by się spodziewał. Ja scrollowałem te komentarze pod jej filmem to i zawieszałem naprawdę totalnie losowo. Zawieszałem wzrok na jakimś koniec i każdy ją jechał. Tak, Dosłownie. i teraz uwaga, ona ma tam z dwie trzecie minusów pod tym filmem. Mhm. Za zęby. Okej, nie tylko za zęby, tylko za na, chyba najbardziej ludzi to uderzyło, że ona informuje o tym. A potem opowiada o naturalności, no. o braku kompleksu, no o tym, że się cieszy, to jakby brzmi, jakby ona w ogóle była bardzo odklejona, tak jakby w tym konkretnym aspekcie, że inaczej postrzega chyba tą naturalność niż większość społeczeństwa, mm. nie? To, to zdecydowanie. I wiesz, zaczęły, zaczęli ludzie tak, porównywać jej stare zdjęcia, a teraz mm. jak się zmieniła, oczywiście jak najbardziej niekorzystne kadry, no te, te zęby to masakra, z, z, mega nieprzyjemnie ludzie tam wpisali rzeczy. Ona wrzuciła po prostu na stories ten kawałek, nie wypada, trochę właśnie o tej presji społecznej, co ludzie nam próbują swój gust narzucić, a... No ja już wtedy miałem zastrzeżenia do tej piosenki, że jej autorką jest wersow, bo no, tam też o tym dyskutowałem dosyć mocno, że ten, no To ale... właśnie zaraz, zaraz no sobie tak. pogadamy o tym. To i coś jeszcze się wydarzyło w tym temacie, Poczekaj. No Faustyna stanęła w jej obronie, też wrzucając tę piosenkę, mhm. y, dokładnie na tej samej zasadzie. tak. No i chyba tyle. Tak to ludzie memowali najczęściej widziałem. No, na więc... Twitterze różne porównania. No, tam się, tam się zrobiło ogólnie dosyć grubo. Dobra. No, I no to ja wyjdę z tezą, No dawaj. Jak odetniesz pierwszy o naturalności, bo to jest akurat dziwne i bez sensu, i to jakby wiesz, to... dobrze, że ludzie ją za to skrytykowali. No, tak ogólnie ja wychodzę z założenia, że. zrobiła se. Może ci się nie podobać. Ale no, jak czytam te komentarze, co ją jadą za ten wygląd, tak hardkorowo, no to... Nie no to mi się to nie podoba. Dla mnie wiesz, ona sobie ingeruje w swój wygląd, to jest jej decyzja. Tak sobie zrobiła, okej, okay, widocznie tak chciała i sp***ać od niej. To jakby, po co siedzisz i piszesz, i lejesz? Zrobić se a pośmiać się zajebiście. Ale mam problem do ludzi, którzy, wiesz, tam wchodzą i ją jadą, jak to gównianie nie wygląda. Co ci do tego? Ma inny gust, wygląda sobie inaczej? daj jej spokój i nie dziwię się, że ona jakby jest przytłoczona tą presją i wchodzi w reakcję obronną tego typu. No to ja mam tutaj dwa przemyślenia na ten temat i one też były odnośnie tej piosenki tam swego czasu, że Wersow, która jest osobą publiczną i która również swoim wizerunkiem zarabia i teraz no. uwaga, ważna rzecz, wokół wizerunku swojego i zmian w wyglądzie tworzy content, tak jak był na przykład materiał cały z jej powiększania piersi mhm. i cały film był wokół tego, jakieś informacje i tak dalej, czyli content na tym robi, zwraca uwagę widowni na to, mhm. niejako otwiera furtkę do tego, że ludzie mogą oceniać jej wygląd, dlatego, że ona sama wokół tego robi content. I tam nie ma jakiegoś magicznego zapisu, że na przykład jak ona powiększyła piersi, to teraz wszyscy muszą pisać, że są zajebiste. A nie, no absolutnie, wiesz, co mi chodzi. chodzi o sposób pisania. I teraz tak, i teraz... Że jest no, ale, inaczej, ale ale tej, przecież, ej, tej... nie, nie podoba mi się Weronika... I tyle? Tak, bo tak, chodzi ale, o intencje. Tak, tak, ale ja z tej furtki wchodzę, nie? No. Czyli tak samo teraz. Zrobiła sobie zęby i ludzie w naturalnej formie takiej, nie mówię, że tam, o ale się oszpeciłaś, coś tam, tylko w normalnym jakimś komentarzu mówiąc, no, te zęby tak średnio, tak. uważam, że mają prawo to napisać. Ale nie, absolutnie tego nie wokół neguję. tego się kręcił między innymi ten odcinek. Czyli... Że mogli skrytykować i stwierdzić, że no, słabo to wygląda. Absolutnie nie odbieram nikomu prawa, bardziej nazywam, że to po ludzku jest jakby chubę. po prostu wjeżdżać w kogoś, dowartościowywać się takimi już mega nieprzyjemnymi tekstami. Tak, no to nie? się zgodzę, że tam granica była często przekraczana. Przez, jeśli ale to chodzi jesteśmy o... w internecie, no wiemy jak to tak, działa, no natomiast to nie ja tak, że mocno... jestem oburzony. Tak, nie? Natomiast ja mocno pilnuję tego, jak ludzie próbują, wiesz, zamknąć totalnie, że nie możesz oceniać czegoś wyglądu, szczególnie jak ktoś robi wokół tego content. To, to jest irytujące dla mnie, nie? Że tak od razu I, nie, bo sobie sam zrobił, zrobiła, to co Wiesz, cię to obchodzi i też. No... Było dużo komentarzy ludzi z dobrą intencją od jej widzów, że cześć Weronika, nie pisze, żeby cię zaatakować, tak. to głównie pod jej filmem. Moim zdaniem bardzo źle to wygląda, mhm. że skonsultuj się z kimś, bo ktoś ci to źle zrobił, że to można zrobić mhm. dobrze, i tam były przykłady jak komuś zrobili dobrze. I to jest okej, okay, bo intencja w tym, za tym komentarzem jest taka, że. Chcę jej zwrócić uwagę, bo życzę jej dobrze. Tak, a dużo osób a masz, po prostu jedzie, z nią. Ale nie. masz prawo powiedzieć, że wygląda to źle. Tak. I nie, no to absolutnie tak. nie, to ja nie odbieram. I teraz. I to, to jest te... krzywo patrzę na tam do... planie jej po prostu, nie, no Takie Tak tak, No tak, no wiadomo. Yy, natomiast no, więc to był jakby ten jeden wątek, który tak chciałem gdzieś tutaj podbić i. Ja też się tak zastanawiałem, czy to nie jest tak, że często w tej pierwszej fazie po zrobieniu w ten sposób zębów, nie jest tak, że to wygląda dziwnie. Bo przypomniało mi się, jak odbierałem Boxdela, jak tak. sobie zrobił te zęby. On na początku też dziwnie szczękę trzymał, tak. wyglądał tak samo dziwnie. biel, to, no, ten to standard. Tak, to swoją drogą, ale też, że tak, nie wiem, usta dziwnie układał. To dzi... Bo nagle masz, wiesz, no, dużo czegoś tak, dziwnego. I zastanawiam nie? się, czy to nie jest ten sam motyw, że u Wersow za jakiś czas to będzie lepiej wyglądało, bo jakoś przywyknie, nie? nie znam Przybykłeś się na tym, ale też. że po prostu się jakoś szczęka inaczej ułoży, usta dopasują, nie wiem, ciężko mi, nie, nie znam się na tym, ale miałem to wrażenie u boxdela, które potem już w sumie zniknęło. Też tak jest, właśnie dlatego może tak mi się nie podoba, jak ludzie przeżywają te jej zęby, bo pamiętam też, jak ja wprowadzałem jakieś zmiany w swoim wyglądzie, takie drastyczne, bo ogoliłem się na łyso, to masa komentarzy człowieku, nie pasuje ci, wróć do włosów, drama, tragedia, pff, 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 mega źle, że było spoko to pojedyncze komentarze, Potem ludzie się już przyzwyczaili, to jak zapuściłem włosy, to wiesz co było? A na łyso lepiej. Na, na łyso zajebiście bo ludzie nie, było lubią, zmian. Zmienić, nie Lud lubią zmian. Tak. I teraz to jest okej, okay, bo tak może widocznie mamy taki mechanizm, w sobie możesz sobie tego nie lubić i możesz sobie wyrazić opinię nawet zajebiście, ale nie wjeżdżaj w kogoś w ten sposób, że to, to jest niefajne. Tak, nie? ale furtkę do wjeżdżania. Szczegu właśnie szczególnie dlatego, że to jest chwilowe odczucie że ludzie nie mają tego świadomości mm -hmm. że oni zaraz do tego przywykną i to jest takie że mnie to trigeruje tak ale furtkę do tego wjeżdżania, może nie furtkę ale że takim zapalnikiem do tego o to jest lepsze słowo no było też to takie w na zasadzie mówienia o naturalności o, to i na to pewno. jakby spotęgowało to był trigger, tak. tak to był taki trigger że to się w ten sposób nakręciło tak sobie można to poukładać po kolei co z czego wynikało i no wiesz, no, no jest to dziwne, tylko że ja jak słuchałem Wersow, to ja z, kilka razy cofnąłem, żeby zrozumieć, o co jej chodzi. Bo mówię, to jest niemożliwe, że ktoś mówi o tym, że właśnie zrobił tak drastyczną zmianę w swoim wyglądzie i mówi o naturalności. mówię, tak. Ja muszę coś to nie, się nie klei, tak, tak. I mówię, niemożliwe. No i mi się wydaje, że Wersow chodziło w tej naturalności o to, że ona wycofała się z niektórych rzeczy, które sobie zrobiła. Czyli na przykład rozpuściła usta. Mm że coś tam chyba z rzęsami, że tam powiedzmy nie dokleja. Czyli, hmm. że jakieś tam elementy zmieniła, które dla niej chyba były do tego stopnia jakby Ingerencją. warunkująco, tak, warunkujące tą naturalność, że, że z tego się wycofała. No, tylko, że no nadal, w sensie, no ja próbuję zrozumieć, jak ona to interpretowała, chociaż nadal nawet jak to słyszę, to mam takie, no okej, okay, ale masz inne rzeczy, które robiłaś, czy wchodziłaś w jakąś ingerencję operacjami w swoje ciało. Tak, no, więc, no, pierś, no nie możesz coś... tak powiedzieć. No. no, nie, no to jest... Nie wiem, może jakaś próba zakłamywania rzeczywistości sobie. No i to wszystko, bo teraz też jest ważny cały koncept, że wokół Wersow, od nie wiem kiedy, toczył się ten wątek związany z jej kompleksami, ingerencją Freeza w tak. jej kompleksy i wymuszaniem jakichś zmian. I upoda, wiesz, żeby się podobała jemu, tak? A. No i to wszystko w kółko, w kółko gdzieś tam krąży. I przy każdej jakiejś jednej rzeczy, która się działa w związku ze zmianą wyglądu wersów, ludzie wyciągali jakieś filmiki, a tu Fris coś powie, no, a tu wiadomo, coś tam. Nie wiemy, czy tak jest. Natomiast faktycznie no, tych zmian na przestrzeni czasu było dużo. Mhm. No, i teraz wiesz, no, no, ludzie też się zastanawiają, porównując te fotki, czy na przykład to idzie w dobrym kierunku, nie? No, I tak. oczywiście to jest wszystko kwestia gustu. Jest też najważniejsza opinia wersów, czy jej się oczywiście. podoba, bo to jej ciało, ale nadal, no, patrząc z zewnątrz, czasami są ludzie, którzy przesadzają z operacjami, nie? Tak, żeby ich... sobie krzywdy nie zrobiła. No po prostu, właśnie. Nie? I to jest też taki motyw, gdzie no, no czasami trafiamy na zdjęcia jakichś celebrytów, którzy już się tak rozpędzili, że przechodzą trzynastą operację. No i widzisz, że to się robi karykaturalno. Tak, no. no wiesz, ja znałem taką dziewczynę, chyba o tym opadałem kiedyś na zgrzycie. Tam się trochę widywaliśmy, yy, która była no, uzależniona od operacji plastycznych i na tym w ogóle budowała całe poczucie własnej wartości, nie. Hmm. I to oczywiście, wiesz, y, źródło, tematy szkolne, y, jakieś tam porównywanie się do koleżanek, czucie się gorszą od innych. No i potem, wiesz, jak się pojawiła kasa, jakieś tamten, no to zaczęła w to wchodzić, zaczęło jej to dawać takie poczucie bycia piękną, i poszła. I wiesz, no potem pracowała nad tym uzależnieniem tak naprawdę, że jak parę miesięcy czegoś nie zrobiła, to ją szlak trafiał, że już przestawała jej się przestawała się sama sobie podobać, musiała coś zmienić, coś dodać, coś ten. I w pewnym momencie to tam już karykaturalnie też zaczynało właśnie wyglądać. To jest ten problem. Z drugiej strony, ja na przykład lubię Klaudi podejście, wiesz, moje do, do tych operacji, mm -hmm. no bo ona jest taka, no chcę zrobić cycki nos. Co zrobiła? I mówi, no jest zajebiście. I nie gada o naturalności nie przeżywa tego. Jak ktoś pyta, to mówi, tak, zrobione, a co, widać? No, zajebiście, jest spoko, podoba mi się i w ogóle mega chill i mówi, przedtem też było zajebiście, teraz też jest zajebiście, tylko inaczej i spoko. Po prostu mm -hmm. tak mi się bardziej podoba i ma człowieku, wiesz, taki luz w tym temacie. Ja nawet tam pytałem, mówię, coś jeszcze będziesz chciała robić? Ona mówi, no chyba nie. No i teraz już faktycznie, wiesz, w ogóle mm -hmm. nie gadamy o takich tematach to jest spoko, bo to, jest, to nie jest nic złego, wiesz, zrobić sobie jakiś tam mm -hmm. zabieg na przykład, nie? Ja też sobie na przykład wolumetrią, miałem takiego garba na nosie, to muszę delikatnie poprawić. I jak byłem na wolumetrii, no to tamty piarki będzie. a mogę ci nos zrobić? Będziesz mieć prosty, super, nie będziesz mieć garba. Ja mówię, no dobra, dawaj. No i zrobiła mi i mówię, ej, zajebiście. W sensie dużo lepiej to wygląda. Nawet nie wiedziałem, że tak można. No i to jest w porządku, nie? No i zrobiłbym sobie coś takiego. Tam myślałem nawet swego czasu, mówię, Kurde, może sobie sukcję, tu zrobię, będę miał taką szczękę. Nie, żebym myślał o tym jakoś bardzo na co dzień, ale tak, to. No, jak... Masz dużo czasu i dużo pieniędzy i nie masz co robić czasami, no to sobie myślisz o takich rzeczach. Teraz zapuściłem brodę po prostu, więc jest okej. Okay. Mm -hmm. Więc nie mam takiej potrzeby. Yy, bo znaczy się... wiesz co, w tym wszystkim takim zamieszaniu właśnie wokół tych... Taki oper, umiar chyba jest potrzebny, nie? Yy, właśnie umiar. Tylko, że ja się czasami zastanawiam właśnie, co, co jest lepszym rozwiązaniem, nie? To no. znaczy, z jednej strony mówimy, czy jest promowana, szczególnie wśród kobiet, to właśnie akceptacja. Że wiesz, że yy, no, zaakceptuj siebie tak, jak wyglądasz, że tam właśnie nie musisz się innym podobać, że właśnie w niedoskonałościach też tkwi jakieś piękno. Wiesz, no jest taka narracja wokół tego, nie? Hmm. I żeby też właśnie wyrwać yy, najczęściej kobiety spod tego takiego oczekiwania bycia idealną, właśnie, hmm. że idealny makijaż, jakieś idealne ciało i wszystko, że właśnie z, z tej presji się wyrwać. Która bardzo długo i nadal zresztą obowiązuje gdzieś tam społecznie. No i nagle, jak słyszysz o właśnie kobietach, szczególnie właśnie celebrytkach, które robią ileś tam operacji, właśnie po to, żeby albo się wpasować w jakiś trend, bo teraz taka moda i kanon piękna, mhm. albo właśnie które jakieś kolejne, mniejsze, większe kompleksy leczą operacjami znaczy, leczą, mówię w cudzysłowie. Mhm. No to się tak zastanawiam, czy to wiesz, jakby, no gdzie jest ten kierunek? Czy. Czy, czy, czy na pewno zawsze wykonanie tej operacji, poprawianie czegoś jest tym najlepszym rozwiązaniem, a nie lepiej sobie to przepracować po prostu w głowie i zaakceptować? Ale jedno nie wyklucza drugiego, właśnie o tym mówię. Że jak masz umiar i sobie podchodzisz do tego na chillu, to no nie wiem, tak jak se Simsa robisz. Mówisz, no taki nos jest OK, mogę mieć też inny i też będzie OK. Po prostu wiem, że obiektywnie to lepiej wygląda i tyle. On no, tak samo jak, jak se dziarę zrobiłem. No, chciałem sobie mieć dziarę i teraz czy bez dziary, czy z dziarą wyglądam po prostu inaczej, mhm. nie? Czyli jak nie patrzysz na to, że jest po prostu, że jest o, dużo lepiej, obiektywnie i nie wkręcasz się w to, nie, nie bazujesz sobie na tym poczucia wartości, masz to przerobione na przykład na terapii, to to jest w porządku, yy, nie? Problemem jest, problem jest taki, jeżeli masz, wiesz, mocno nabudowane problemy i to próbujesz zasypywać tymi operacjami, ale jeżeli po prostu to, to, miarę, to tak jak inną koszulkę zakładasz, ale to, czyli... no? Czyli najczęściej, bo tak jak o tym mówisz, to rozumiem, że w takim razie najlepszym wskaźnikiem jest tego ilość operacji, tak? No bo no Być tak, no no, tak by to wskazywało. No bo... Nie, bardziej jak słuchasz danej osoby. Mhm. W ogóle, wiesz, ile ona o tym mówi, jak się czuje. No to jest to, co w przypadku Weroniki ten zgrzyt ci powoduje, że tam czujesz, że ona jakoś zaklina rzeczywistość, że tam gdzieś jest jakaś trauma pod spodem, związana z, tą by z tym byciem ocenianą, z patrzeniem na swój wygląd, tam czujesz instynktownie, że coś siedzi pod spodem. No i ludzie wyciągnęli stare nagranie z 2019, tak. gdzie ona właśnie opowiadała bezpośrednio o zębach, że y, zawsze miała ich kompleks, że są jakieś za duże, że coś tam z uśmiechem nie nie akceptowała swojego uśmiechu, ale w tym filmie w 2019 przedstawiała, że sobie to przepracowała, że zaakceptowała, że teraz już y, wiesz, taka jak jest to, że wszystko jest super. No i też szczególnie właśnie mówiąc o, o właśnie zębach, o uśmiechu. No i, no i lata minęły jednak. No dobra, inaczej. No to, mo, Ale wiesz, mogła mieć to przepracowane i mogła stwierdzić, że podoba jej się inaczej. Chociaż problem, jakby problem pojawia się właśnie wtedy, kiedy obiektywnie coś wygląda dobrze, a tobie się wydaje, że nie jest tak. Yy, mhm. I zobacz, ja na przykład też miałem duży kompleks na punkcie moich zębów, tylko ja miałem z dzieciństwa zaniedbane zęby, i miałem mega krzywe. Że na dole miałem dwa rzędy. Mhm. W ogóle w pewnym momencie wiesz, każdy ten siekacz po prostu w inną stronę. I do tego jakby ja wiedziałem, że to źle wygląda. Tak jakby no, obiektywnie to, to źle wyglądało, no bo krzywe zęby nie wyglądają dobrze, nie wzbudzają, wiesz w ludziach dobrych odczuć. No i miałem także że się wstydziłem tego, jak ziewałem, to zakrywałem usta, jak robiłem materiały z mikrofonem, to wiesz, mikrofonem sobie zasłaniałem. Mhm. Zresztą wiesz, no to mieliśmy kiedyś kosę z Atorem, bo on sobie nagrał odcinek Kompleksy Gimpera, yy, gdzie opowiadał o tym, że zobaczcie, tak zasłania tym mikrofonem budzi No ja myślałem, że go rozszarpie. gdzie wiesz, ja się boję coś pokazać, jestem przerażony, a chłop o tym odcinek nagrał. No ale to tam stare czasy. Mhm. Ale wiesz, no, w nawiązaniu do tego i... Nie wiem, czy bym to przerobił sobie na terapii, bo to byłoby trudne, bo ja mam oczy, mam zmysł estetyczny, wiedziałbym, że to źle wygląda. To tak jak wiesz, idziesz i masz dziurę w koszulce, no to możesz mieć to w dupie, okej, okay, i, I czasami jakby, wiesz, fajnie jest mieć taki luz, żeby się tym nie przejmować, no ale dalej masz dziurę w koszulce. Więc tutaj, jakby wiesz, te krzywe zęby, no wiesz, poszedłem, założyłem aparat, 6 lat w ogóle, czy z 7, bo było tak, że zdjąłem aparat, znowu mi się mhm. pokrzywiły, znowu założyłem. Mega dużo pracy na to włożyłem. Ja jedynki na przykład też mi dziamek licówki nakleił. I na przykład teraz, wiesz, tu gdzieś mi się coś ukruszyło, tu lekko zżółk, tu coś. Ja na przykład mam w dupie i nie robię z tym nic, na przykład nie chcę mi się, bo. Ale to dlatego, że obiektywnie ten mój uśmiech wygląda spoko, mm -hmm. więc nie mam potrzeby dalszej ingerencji, tak? Więc jeżeli gdzieś masz jakiś. że coś wygląda źle i chcesz to poprawić, to to jest ok, ale problem jest, tak ja przynajmniej określę w mojej głowie, kiedy coś jest ok. A tobie się wydaje, że nie jest. To jak te, wiesz, jak anoreksja, że no, chodzi no, już chuda no. las, stoi chuda laska przed lustrem i mówi, i ona widzi tą jedną fałdeczkę, kawałek skóry i cały czas sobie wkręca, że jeszcze muszę schudnąć, jeszcze muszę schudnąć, jeszcze muszę schudnąć. To to jest problem. A nie jest problemem, że chcesz być szczupły po prostu, bo takie ciało ci się no. podoba, nie? No jest, znaczy, mówię, ja tak szukam tego, bo ja na przykład mam do tego bardzo duży dystans, nie? Mm. Jeżeli chodzi o takie rzeczy, nigdy też wielokrotnie podkreślałem, jakiejś swojej działalności w internecie nie bazowałem na wyglądzie. Znaczy, mm. ja mam świadomość, że to jakąś tam rolę odgrywa, ale po prostu mam to w dupie. no Przedstawiłem, przeczeszę włosy, i, mm. i to jest jakby tyle. Ale nie? to też pasuje do ciebie akurat, no, nie? Okej, okay, znaczy, no to pasuje, skur... bo zawsze tak miałem. Dokładnie. Nie? To może dlatego pasuje, ale. No jakoś tak po prostu tym się nie, nie wiem, nie, nie, nie przejmuję, nie, nie na to stawiam. Mm. Natomiast jak sobie wyobrażę, że ktoś stawia na to, na wygląd, no to i presja czasu, no bo człowiek Przemija, Oczywiście. więc nie? Więc to jest jedna rzecz, no to wtedy się zaczyna poprawianie, co też widzimy u wielu aktorek, i ten, że tak. no czas leci nieubłaganie, one tu se wstrzykną, tu naciągną, tu ten, no i wpadasz A, w ten. Jak najdłużej tak. na rynku, materiałów. A potem, potem już pozostać. zaczynasz w pewnym momencie dziwnie wyglądać, jeżeli no, jest to Ale robione. też właśnie wiesz, no to o czym mówimy, no kobiety mają dużo większą presję w tym temacie i społeczną, i same sobie nakładają, i przez partnerów czasami i z naprawdę wielu stron, nie? Że jednak. No, jak się idziesz na randkę, tak bardzo stereotypowo patrząc, nie? Jakby mhm. mi się wydaje, jak mogą stereotypy funkcjonować w społeczeństwie. No to facet tam, czy żeby się ogarnął, w miarę wyglądał, spoko, ale tak, czy zarabia, czy ma pracę, czy jest ogarnięty, to bardzo dużo różnych rzeczy się liczy, czy jest charyzmatyczny, zabawny. U kobiety, no czy jest ładna, czy się ładnie ubrała, wiesz, o jakie ma kolczyki, biżuterię, makijaż, to. Nawet i wiesz, to nie chodzi tylko o męską perspektywę. Często jak są jakieś tam dyskusje w internecie na różne tematy, to dziewczyny same opowiadają, ej, przecież idę na randkę, to tak, do kosmetyczki na paznokcie, fryzurę zrobić, mm -hmm. makijaż zrobić, to zrobić. Czy one też same o tym myślą, nakładają na siebie te presje, więc jeżeli masz tak dużą presję na wygląd w płci pięknej, no, sama nazwa, płeć piękna, nie? Dzień dobry. Więc jakby to jest zakodowane w społeczeństwie, to... Mnie to nie dziwi, że później na przykład Wersow może o tym myśleć jakoś kompulsywnie i mieć no i, z tym jakieś problemy. No i tutaj właśnie potrzebny jest, dlatego uważam, właśnie no nie wyzywanie, wiadomo, że nie, ale jakaś taka otwartość na rozmowę o tym. Właśnie dlatego tak mnie triggeruje, jak słyszę tam y, takie zamykanie tego tematu, no jak jej się podoba ten. I że wiesz, powstaje, no czy, że czujesz no? jakiś taki temat społeczny, który narasta, że rośnie popularność tych wszystkich zabiegów medycyny no. estetycznej. I oczywiście tym firmom jest to jak najbardziej na rękę, nie? Żeby wszyscy utkali łeb i tylko klienci przychodzili. Dobra, no ale czy nie, nie jest tak, zobacz, czy nie jest trochę tak, że właśnie podstawa, czyli w ogóle ocenianie czyjegoś wyglądu na głos jest głównym triggerem tego, że w ogóle te operacje się dzieją, bo to jest trigger do tego. Zobacz, gdyby ludzie nie oceniali wyglądu innych ludzi, to nie byłoby problemu kompleksu. Nie zgodzę się. Nie? Nie zgodzę się z jednej, z jednej przyczyny. No? Że nie zawsze ludzie z zewnątrz muszą cię oceniać, żebyś ty się czuł oceniany. Okay. Czyli na takiej Mogą zasadzie. Mogą to zrobić niewerbalnie, że nie. nie. się. Ja, to, ja tak? mówię Czy... o takim przykładzie, jak na przykład, że, że ktoś idzie na siłownię no. i uważa, że wszyscy się na niego patrzą. Bo jest gruby albo chudy. Okej, okay, dobra, ale dlaczego? Ale tak nie musi być. Dobra, ale to zobacz. Jest fakt. Z czego wynika? To w twojej to siedzi. Idziemy jeszcze dalej. Mhm. Dlaczego to siedzi w głowie tej osoby? Może dlatego, że była oceniana jak była dzieckiem. Być może, a może ogólnie po prostu na tym próbuję sobie jakieś rzeczy poprawić, niezwiązane z tym, że była kiedyś oceniana pod względem wyglądu, tylko ogólnie ma niskie wartości. Nie, no poczucie na pewno, moim, moim zdaniem, na bank to z tego wynika. Nie, zobacz. no czasami może być tak, że po prostu czujesz się, przecież sobie nie poradzisz, nie? W jakimś tam mm. aspekcie, że, że życie cię przytłacza. I próbujesz uciec w wygląd jako próbę nadrobienia okay, w tych cech, których nie ma. Tak, ale ok, ale nadal to jest jakiś tam procent sytuacji. Mi się wydaje, że gdybyśmy w społeczeństwie mieli tak, że byśmy jakby zwracali uwagę na to, że ej, nie oceniajmy głośno czyjegoś wyglądu, bo właśnie to nasila tego. Jeżeli mówimy właśnie o tym, żeby nie nasilać, przepraszam, trendu tych operacji, mhm. uciekania w to i tak dalej, to ocenianie to wzmaga zamiast osłabiać. To na pewno. Każda forma oceny wyglądu nagle. No, ale to wie, że to jest utopia. W sensie, OK. No oceniamy w porządku... ludzi z wyglądu, No, no dobra. No, nie masz na to Ale, no możemy robić, tak jak mówisz, pytanie o kierunek. Że możemy robić kroki w tę stronę, żeby, na przykład, to nie było akceptowalne w przestrzeni publicznej, że możesz kogoś zbać za wygląd. No bo to, bo teraz zobacz, Verso zrobiła sobie jakieś zęby i one źle wyglądają. Wchodzi jakaś dziewczyna, ogląda jej film i mówi: "O, no coś tam". I potem czyta komentarze. To, jaką to reakcję w niej powoduje? To w niej nasila lęk przed oceną i mówi: To jak ja będę miała brzydkie zęby, to też ludzie będą tak o mnie mówić i będą tak o mnie pisać. Ale to działa w każdą stronę, bo z drugiej strony, jak nawet o tym nie gadasz, ale influencerki poprawiają sobie mnóstwo rzeczy w swoim wyglądzie i tworzą idealny obraz, to te dziewczyny tak, też ale, do tego dążyć. Tak, ale ja szukam źródła problemu, bo to, że one już sobie poprawiają. To no już ale, jest skutek. Ale nie jesteś w stanie nagle wyzerować ocen. A nie, no absolutnie no nie da się tego nie no, nie, cofniesz, nie, no ale nie, nie tego. Bo, takie rzeczy w społeczeństwie zachodzą latami, bardzo długo. No ale jeżeli my tu właśnie tak sobie rozmawiamy o tym, mhm. prowadzimy podcast, naświetlamy jakiś problem społeczny, czyli mówimy trend nasilania się operacji plastycznych wśród młodych osób. Nie podoba nam się to. No tak. Okej, okay. dobra, no i kminimy sobie dobra, to jaki my realnie możemy mieć wpływ na to, żeby zmniejszyć skalę tego zjawiska? No i ty proponujesz. Że nagłaśniajmy szkodliwość tych zabiegów, mm -hmm. zwracajmy uwagę tak, na mechanizm. Nie, nie zamykajmy sobie, wiesz, na zasadzie, a nie oceniaj czegoś wyglądu. W sensie nie mów o tym, nie można, że wiesz, jakby. Dobra, żeby móc temat. mówić, że operę po operacjach plastycznych to jest jakby nie w porządku. Okej, okay, zajebiście. No mm, tak. ja porzucam druga rzecz, drugą rzecz, czyli mówię dobrze, ale w ogóle głośne ocenianie czyjegoś wyglądu też nasila to zjawisko. Po prostu. No nie powiesz mi, że nie nasila. Operacji plastycznych, że to. Gdyby te dużo lasek nie było ocenianych, to żeby i tak zrobić. Znaczy, sobie czy nie wiem. Te... No właśnie wchodzimy w ten taką skminę, wiesz, jakby co było, co było pierwsze. Nie? No bo jeżeli to się kształtuje nie, powiedzmy na etapie dziecięcym jakieś no. kompleksy, no to nie, jest, nie jesteśmy w stanie zatrzymać. W sensie to jest jakiś element rozwoju dziecka też, które wchodzi w interakcję, coś ocenia, mówi na głos rzeczy niepoprawne, tak, gdzie. Wiesz, no. To jest. No ci, jest bo, taki, możemy zatrzymać. Nie, nie jesteśmy, no nie jesteśmy, możemy zatrzymać, no bo teraz mówimy o tym, że to nie, nie oceniajcie za wygląd, pracujcie nad tym. Może oglądają nas też jakby już osoby, które mają dzieci, i te dzieci mają człowieku, nie wiem, 2, 3, 4, 5 lat. I może ktoś obejrzy podcast i powie: git, nauczę moje dziecko, żeby na przykład nie, nie komentowało głośno czyjegoś wyglądu, żeby miało większy luz z tym. I może, wiesz, taki efekt motyla, że te, bo to jest, wiesz, taka praca w mikroskali oczywiście. Ale ja sobie pomyślę, okej, okay, to ten widz wychowa to dziecko tak, że potem pójdzie do szkoły i nie powie grubej dziewczynce, że ale wyglądasz jak beczkowóz, nie? Mhm. I może ta dziewczynka dzięki temu za 20 lat nie zrobi sobie operacji liposukcji. Przykład, oczywiście, wiesz, bo to nie możesz tak powiedzieć, że na pewno tak się wydarzy, mhm. ale no rozum, możesz próbować pewien trend odwracać, że mimo wszystko z takiego oceniania ocenianie w sposób niechamski, w porządku, zajebiście, możesz, wiesz, tak delikatnie zasugerować, ale jeżeli masz świadomość, że to może u kogoś spowodować później to, że na przykład podejmie się operacji, która będzie ryzykowna dla niego, no to... No to nie wiem, no to, tak moje zdanie, nie? Tak, takie jest nie moje wiem. zdanie w tym, ja, że, ja po, że to też jest ważny czynnik. Ja po, prostu, ja po prostu mam ogólnie takie w życiu podejście i, i ono może też tutaj dlatego też jakoś wybrzmiewać, że nie masz wpływu na innych, ale masz na siebie. Mhm. Nie? Czyli wychodzę z założenia, że tak, każdy z nas ma jakąś historię, jakieś traumy, przeżycia, słabsze punkty, mocniejsze punkty i masz te karty, o których mówiliśmy. No tak. i próbujesz z tego coś rozegrać. Nie? No i ja mam takie podejście, że zawsze szukam, co ja mogę zrobić. Nie mm. oczekuję, że społeczeństwo się zmieni, że ludzie będą inaczej wychowywani, że coś. Tylko co ja mogę w tej sytuacji zmienić. Czyli gdybym miał jakiś temat związany z, powiedzmy, samooceną pod kątem mm. wyglądu, no to szukałbym tego rozwiązania sobie, co z tym zrobić, nie? Czyli mm -hmm. w moim przypadku najbliżej mi jest do tego, żeby to jakoś przepracować sobie. Nie? Tak jak mam inne tematy, ja akurat mam na innym polu rzeczy. Nie, nie akurat z wyglądu, ale na innym polu. I, i, i to, to jest dla mnie ta ścieżka rozwiązywania tego i okej, okay, ja widzę jakiś taki etap, o którym ty mówiłeś, mm -hmm. że masz taki lustą sprawą, że ona nie jest dla ciebie najważniejsza w życiu, żeby, nie wiem, sobie zęby zrobić na przykład, mm -hmm. ale sobie myślisz. A se, a se zrobię. Ale to jest ten ładunek emocjonalny, a tak. nie, że jak budzisz się rano i ich nie zrobiłeś, to się źle to czujesz. To się źle czujesz ze Nie. Samą. No to i, i tak, i dotarcie do tego etapu uważam, że jest zajebiste. Natomiast właśnie chyba największe ryzyko w tym jest, że to tak uzależnia, że zrobisz te zęby bez tej no. pracy i nagle czujesz ten taki zastrzyk emocji. Mhm. Wiesz, takiego pobudzenia, właśnie nagle ci wzrasta to takie, wiesz, po, po, poczucie jakiejś samoakceptacji, po, poczucie własnej wartości. I to uzależnia. O, zdecydowanie. I wtedy tak, zaczynasz, zaczynasz szukać, jak znowu mogę to dostać, gdzie mam jakieś niedociągnięcia. I uważam, że to jest ta spirala, kiedy to wszystko zaczyna się dolić. Natomiast, żeby nie było, ja nie demonizuję samej możliwości, tego, że tam, o, usuńmy implanty, usuńmy no jakieś możliwości. Mhm. Tylko mówię o tym, w jaki sposób ludzie w to wchodzą i dlaczego, dlatego, dlaczego jest to tak ryzykowne. Okay. Że jak zaczynasz się leczyć operacjami swoje kompleksy, to uważam, że to jest problematyczne. I teraz jeszcze ważna gwiazdka. No. Mówię tutaj tylko o sprawach czysto estetycznych, ja nie mówię o sprawach medycznych. nie? No, wiadomo. W sensie jak masz krzywy zgryz i musisz go naprawić, to jednocześnie poprawiasz estetykę, ale no musisz. Siłą to rzeczy, tak. No tak to ja... no też często dziewczyny często robią, że jak nosy robią, to i tak mają na przykład przegrodę nosową do zoperowania, to robią połączoną z plastyką, no bo i tak ten nos jest łamany, to, to tam sobie robią dwa w jednym. Mm. Zastanów się, tak mi się wydaje, jak ciebie słucham, czy nie przeceniasz trochę możliwości sprawczych jednostki patrząc ze swojej perspektywy, czyli mm -hmm. ty jesteś gościem, który jest w stanie emocjonalnie tak się zdystansować, powiedzieć okej, okay, z tym mam problem, to powinienem przepracować w ogóle, bo wydaje mi się, że mm, ty jesteś bardzo świadomy w tym temacie i masz bardzo dużo takiej silnej woli i sprawczości ale boję się, że dużo osób nie ma jej po prostu i dlatego tego rodzaju argumenty i rozwiązania mogą dla nich nie działać. Mhm. I teraz, żeby jakby pójść z jakimś przykładem, ja na pewno go już kiedyś też rzucałem na zgrzycie, jestem przekonany, o jak środowisko wpływa na nas, nie? Bo ty, ja często podrzucam kwestię, że środowisko ma na nas ogromny wpływ, yy, mówiąc, że jakby to jest ważne i to kształtuje jednostkę, ty często używasz argumentacji, że no ale jeżeli jednostka jest dostatecznie silna, to może się oprzeć tak. Tak, to jest to Tak, Dokładnie, tak. to jest to, gdzie często dyskutujemy. I teraz. I yy, jedna i druga rzecz jest prawdą w zależności od jednostki. Natomiast jak yy, amerykański rząd yy, wracał chyba z Afganistanu yy, swoich żołnierzy, tak mi się wydaje, mogę, mogę pomylić, o którą to było wojna, ale to nie ma aż tak dużego mm -hmm. znaczenia dla merytoryki yy, historii. Yy, chyba z Afganistanu, jak wracali, to był ogromny problem z uzależnieniem. Wydaje mi się, że od Taminy. Że mieli problem, ale skalę na zasadzie człowieku. 80-90% żołnierzy wracających pouzależnianych fest. Że rozpięte głowy w ogóle, zmielona psychika, ućpięci uzależnieni. I nagle rząd zmierzył się z problemem, że wraca kilkanaście tysięcy osób do kraju. Żołnierzy, do swoich rodzin, którzy są wrakami psychicznymi, narkotykami, potencjalnymi przestępcami, mhm. jeszcze wiesz, z wyszkoleniem wojskowym, że to jest przepis na jakąś taką totalną katastrofę. I zaczęli się zastanawiać, co z tym zrobić. No i tam zaczęli jakieś programy wprowadzać, badania, wszystkich ich objęli tam w ogóle, wiesz, żeby mieć trochę nad tym kontrolę i pomóc im wyjść z tych nałogów. I ku ich zaskoczeniu, 80 kilka procent, jakby tych żołnierzy, wróciło do domu i nałóg zniknął. Kompletnie, w ogóle wiesz, stary, na przestrzeni paru miesięcy, totalny recovery, bez wdrożenia nawet jakiegoś leczenia terapeutycznego czy czegokolwiek. No i wtedy, jakby zaczęli sobie to analizować, i okazało się, że na przytłaczającą większość ludzi ogromny wpływ ma środowisko, w którym się znajdują. I teraz, tam jak potem czytałem sobie analizę tego, to taki szereg czynników został wyróżniony, który spowodował, że tam, w tym Afganistanie. Mm, oni zaczęli brać i brali to regularnie i łatwo się wkręcili w uzależnienie. Czyli, po pierwsze, łatwy dostęp, bo to było powszechne. Po drugie, akceptacja całkowita, no bo tam nikt Cię nie oceniał, no jak tak. sobie coś walnąłeś. Trzecia rzecz, wszyscy brali, no to ty też brałeś, no to wiesz, nie, ma, nie ma problemu. Czwarta rzecz, warunki stresu, zagrożenia życia, ciągłych emocji, więc masz słabszą psychę, więc łatwiej sobie na coś takiego pozwalasz. I jeszcze tam ileś taki szereg czynników środowiskowych był wyłożony, przez który ci ludzie się po prostu bardzo łatwo pouzależniali. I teraz ktoś by powiedział, okej, okay, no to wrócą i będą to siać dalej. No ale okazało się, że jak nagle weśli w środowisko, w którym to jest nielegalne, trudno to dostać, jest zajebiste drogie, jest zajebiście drogie, nie jest to akceptowalne społecznie, nie mają już obok swoich żołnierzy kolegów, którzy też biorą, tylko nikt nie bierze dookoła nich. Yy, wiesz, mają taką wizję, że no mogliby dalej, ale wiesz, rodzinę, zle społeczeństwo patrzy, stracą pracę, x rzeczy wpływa, jest to drogie, niebezpieczne, nie chcą i już nie mają tego stresu, tylko mają wspierające, kochające środowisko, wiesz, wrócili do rodziny, do dzieci, 85% ludzi, człowieku, jak na za dotknięciem czarodziejskiej różdżki wychodziło z tego i wniosek z tego badania ogólnie był taki, że nasze środowisko zajebiście mocno nas kształtuje, Dużo bardziej niż nam się wydaje. I był jakiś tam procent jednostek, że to jest dalej tam chyba z 15 czy z 20% no tak. osób, które nie poszły za tym, więc to jest jakaś część społeczeństwa. Ale wniosek był taki, że jeżeli myślimy o globalnych zmianach w społeczeństwie, które na większość ludzi wpłynie, to jednak to środowisko ma znaczenie. Mhm. Dużo większe niż nam się wydaje. Tak, to czy ja się z tym zgodzę, no bo wiesz, nawet skala związana chociażby no, z tymi operacjami, o których mówiliśmy, no, pokazuje, że raczej większość ludzi funkcjonuje nie tak jak ja. Mm. No to ja to rozumiem w pełni. Natomiast sram... akceptacja dla operacji też na pewno to napędza. I takie wiesz, że tak, celebrytki to tak. robią, że o tym mówią, że wmawiają, że to jest naturalność. Tak, natomiast tak, tak, tak. To też na pewno. Tak, natomiast ja po prostu chciałem dać taką perspektywę, że można też w ten sposób na to patrzeć, mm. nie? Że, że ja po prostu nie chciałbym, żeby część osób miała takie nastawienie, że. No, nic nie mogę, bo w takim środowisku jestem. Wiesz o co mi chodzi? Że ja trochę daję tą perspektywę, Aha, że. A, że może... używać tego jako furtkę do odbierania do przy... sobie sprawczości. Tak, o dokładnie, to o to hmm. mi chodzi. I że ja po prostu chcę być tym takim głosem, który mówi: Nawet jak masz. P... banę, możesz coś spróbować zrobić, nie? To, to jest Git, ale no. czasami też zrobienie czegoś, to jest podjęcie decyzji o zmianie środowiska. Tak. To czyli prawda. na przykład ja jak ma, muszę redukować i mam dietę, to po prostu wiem, że jakbym miał słodycze w domu, to bym je zeżarł mhm. i nie będę sam sobie udowadniał, że mam silną wolę i będzie leżał ten batonik w szufladzie i go nie zjem, tylko swoją sprawczość używam do zmiany środowiska, czyli nie kupuję tych rzeczy i jak ktoś mi je przynosi, to mówię bardzo fajne, zabierz. Robię wagę do walki z Gonciarzem mhm. i po prostu nie mam tych rzeczy, żeby mnie nie kusiły, bo wiem, że środowisko na mnie wpływa, nie? Ale to, że to wiesz... To nie musisz tego używać, żeby sobie sprawczość odbierać, mm -hmm. tylko właśnie mówisz, okej, okay, wiem, że to na mnie wpływa, to ja użyję tej sprawczości, by zmienić tak, otoczenie. Tak, o to mi nie? chodzi, że właśnie nie traktować tego jako takiego wytłumaczenia. Ja też uważam, że to, co mówisz, też się tyczy ludzi. I wiem, mm -hmm. że czasami no, w robocie nie zawsze możesz zmienić otoczenie, tak, którym mm -hmm. tam funkcjonujesz. Ale jednak no, umówmy się, że nie musisz, że tak powiem, się trzymać super z tymi ludźmi, jeżeli wiesz, że ci szkodzą w jakiś sposób. Tak. Ja też tak często lubiłem takie mówienie, że. No, po prostu jest taki etap w życiu, że musisz się wyrwać z tej ławki przed blokiem. Tak. Nie, że chodzisz tam parę razy w tygodniu i w końcu nie idziesz. A dlaczego nie idziesz? No, bo wybrałeś inną drogę w życiu, bo się mhm. rozwijasz, bo może już mieszkasz w innym mieście, bo się rozwijasz, może mhm. wiesz. Że musi być ten etap, bo inaczej będziesz całe życie chodzić na tę ławkę, no. No, nie, no. I to opowiadać, zdecydowanie. jakie życie jest ciężkie. To zdecydowanie. Krowarem tak. w ręku. No, tylko to chyba nie o to chodzi. Nie, nie to zdecydowanie. Ale fajnie. Ja w ogóle zachęcam. Też widzów do dyskusji. Społeczne tematy najbardziej grzeją. Tak, więc... no my tak bardzo szeroko poleciliśmy, bo tu nie chodzi o samą wersów. ona nie, po prostu była bardziej. Tak, nie? chodziło po prostu o zjawisko, dlatego też uważam, że tak się to tam poniosło całościowo. Tak. E, wiesz, no ja też nie ukrywam, no jak robili ludzie memy i te porównania, te śmiechy. Nie, to no ja no. się świadomo. No no. 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 I czy, jakby, czy mi się podoba na przykład, no też mi się nie podoba. I e, jedyne, co no to po prostu nigdy bym jej takiego komentarza nie napisał i po prostu na żywo. Ja taki jestem, żebym po prostu przemilczał temat. No chyba, żebym nie zapytała. Bym powiedziała, a cześć Tomek, miło cię widzieć. Podobają ci się moje zęby? No to wiadomo. To bym powiedział wtedy, wiesz co, no, nie jestem fanem. Myślę, że są za jasne, mogłyby być trochę mniejsze. Naturalne były bardzo ładne. I wtedy bym powiedział, okej, okay, dziękuję za opinię. Ale jakby mnie nie zapytała, no to bym po prostu nie gadał o tym. No bo, no, bo po co, nie? Hmm. Ale może też dlatego, że ja jestem wrażliwy na komentarze na mój temat. Więc naturalnie empatyzuję po prostu. Ale w sensie z ogólne osobami. komentarze, czy na temat Ogólnie, wyglądu? Ogólnie. Tak, ja bym wrażliwy na takie hmm. rzeczy, nie? Że, ja, myślę, że nie pokazuję tego często na zewnątrz, ale mam tak, że potrafię mnie coś dotknąć, że coś przeczytam na swój temat, że losowo ci taka szpila się w i potem siedzę i sobie to muszę tak rozpracować właśnie. w Ja głowie. na przykład mam także w ogóle takie rzeczy związane z wyglądem to kompletnie, jakby hmm. mam wygląd. Tak samo głupie komentarze jakieś. Takie abstrakcyjne to, to też kompletnie nie. Natomiast jedyne, które mnie w jakiś sposób powiedzmy, triggerują, no to merytoryczne. Mm -hmm. Nie, że, że ktoś tak, wiesz mi w że no czy jakiś taki logiczny ciąg interpretacji powiedzmy tego, co powiedziałem mi już na przykład mi nie o to chodziło, ale ja czytam mm. to, co on napisał i mówię... I że on na bazie nieprawdziwych, ale nieprawdziwej sobie, bazy Ale myślę sobie, że to ma teorię. sens, nie? Ale mówię, dobra, to można było tak pomyśleć, no to, to są rzeczy, które powiedzmy jakoś tam mi irytują. Natomiast tam, o, ale masz zakola, albo, no albo tam, wiadomo. że tam, nie wiem, yy, w okularach siedzi nerd przed kompa, tak. że mam takie, no... Nie, hmm. to, nawet nie, nie każdy tego. ma trochę inne rzeczy, które... Ja wiem, ja rozumiem, też, tylko nie? tak mówię jakby z tej swojej Perspektywy, że, hmm. że, że, że co, co na mnie na przykład działa, nie? Pewnie. Tak, więc to jest dla mnie jakiś taki wątek. Dlatego też, no mówię, ja na streamach za punkty się w zakole klepię. No, to, no to, to, to jest moje dobrze. podejście do tego. No tak trzeba, to też właśnie I myślę iluzuję. o tym, żeby się obciąć na łyso, a nie o tym, żeby ratować włosy na przykład, gdzie usłyszałem, że musiałbym, też to mówiłem o tym, że tabletkę codziennie wypalać. No to bestia jest z Tokio musiał. kontra bestia z Warszawy. Go, i na łyso <laughs> tak. się ogół I jazda i no, ja śmieję znam. się z tego, no. no nie, ale społeczne. fajny temacik, podoba mi się, tak, lubię te nasze dyskusje, gdzie się nie zgadzamy. Na po... Chyba wczoraj z kimś o tym gadałem, że na początku podcastu ja się bałem, że za podobni jesteśmy i za często się tak zgadzamy ze sobą, bo mhm. tych aferkach tylko gadaliśmy. No to A często jak... wnioski były takie, no. Takie, no. A teraz czuję, że dużo jest odcinków, nie wiem, no mało, albo nawet inaczej powiem, że mało jest odcinków, gdzie jesteśmy tacy. Jedno, a wiesz, jesteśmy jednomyślni jak afery internetowe, oceniamy najczęściej. No tak, no tak. A potem, jak wchodzi światopoglądówka, to. To już różnie. to, się bywa, ale to jest fajne. No. To jest fajne, tak. To jest ja fajne. to lubię też bardzo. No. Co, jeszcze jakiś jeden sobie zrobimy szybki? Czy... Eee, no, możemy jeszcze zahaczyć, bo to Konom podbił ten wątek z hardcore teaching. Ja to no. ruszył tak na zasadzie podbicia wątku. Chcecie dokładne informacje, to sobie wejdźcie do Konopa na kanał. Natomiast mm. chciałem tak podbić odnośnie tego, jakie rzeczy potrafią się dziać w internecie. To znaczy, jest kanał Hardcore Teaching, mm. który nagrywał, no nie wiem, czy to można nazwać popularno-naukowe, ale takie różne rzeczy, tam ro rozminki z pogranicza e, zielonego światełka, UFO i nauki. Mm. E, taka tematyka szeroka, trochę łamana też na ciekawostki. Mm. No, i ten kanał sobie już od iluś tam lat istniał. Ja nawet swego czasu oglądałem jakiś tam jego materiał odnośnie ezoteryki. E, oglądałem też kiedyś jego analizę, na przykład jak Palasite y, zabrał egzorcystę i z dzieciaka demona wypędzał. To tak. też była jego analiza gdzieś tam tego, jakie mogły być możliwe przyczyny. No więc jakoś tam trafiałem sobie na jego kanał. No i nagle się okazało, że to jest hardcore podpalanie kontentu. No, tak. no bo Konop... Y hardcore Stealing. Hardcore Stealing, tak. No. Nagle Konop wrzucając odcinek, no do mnóstwo porównań. I to było z zagranicznego kanału y The Why Files. E, tak się nazywa ten zagraniczny kanał, którym no bardzo mocno się inspirował Hardcore Teaching. Delikatnie rzecz ujmując. Tak, bo dosłownie słowo w słowo recytował, tłumacząc z języka angielskiego na polski słowa, które tam padały i cały koncept na odcinek. No, fakt faktem, przynajmniej podkładał inne ujęcia, choć czasem Podobne. bardzo zbliżone, tak. więc nadal, no, wiadomo było, o co chodzi. No i jedyne co, to wstawiał, powiedzmy, link do źródeł, chociaż zwykle nie do tego filmu, tylko do innych. Znaczy, do źródeł przeklejonych z opisu tego filmu. Tak, albo, albo co jeszcze ciekawsze, przeklejał jakby linki tylko do innych filmów, które wcześniej już podkreślił. Czyli... Wiesz, żeby rozwinąć historię, to dawał do swoich starych filmów, które też były na bazie innych no, filmów. No, tak. Także, no, bardzo dziwna sytuacja. I to w ogóle sobie trwało latami. I on tam spokojnie się wtedy. Nikt robi. tego nie zauważył przez tyle lat. To jest ciekawe. No, tam jest dużo ciekawych wątków, bo ostatecznie myślałem sobie, nie wiem, może jakimś cudem gość ma licencję i po prostu my nie wiemy. I nagle będzie wielki plot twist. Hmm. No, ale nie, no, bo po materiale Konopa wrzucił swoje oświadczenie, w którym powiedział. No, ale nie wszystkie popałem, niektóre zrobiłem sam. Aha, <noise> ja mówię. Aha, no I to od to niedawna nie... już więcej robię tak, sam. Tak, i w ogóle to w tym kierunku zmierzałem. No i coś tam, jakieś gadania, że go tam presja zjadła, że w ogóle robienie takich materiałów to e, dużo czasu zabiera. No popatrz. <noise> o nie, w pracy trzeba pracować. <głos> tak. <głos> ale jak no to? i to jest szczególnie ch***e, dlatego że jak spojrzymy sobie na zespół tego The Wi-Fi, co tam jest kilkanaście osób od researchu, jakiś, no. wiesz, no, no pewnie ludzi, którzy znają się, jakiś ekspertów. No za, do te... za... wystarczy jedna osoba, prawda? No tak, no, a on tak. sobie po prostu brał ten tekst, tłumaczył na polski i, i jechał z całym konceptem. No i co było w tym wszystkim najśmieszniejsze, że on tak przeprosił, że tam się zagubił, że wie, że teraz już nie będzie, że teraz już będą tylko autorskie materiały, bla, bla, bla. No, tylko ludzie zaczęli szperać i okazało się, że ładnych parę lat temu, tak powiedzmy sześć, no miał podobny przypał na innym kanale, który prowadził mm. i robił dokładnie to samo. Jeszcze wtedy nieudolnie się bronił, mówiąc, że on po prostu tłumaczy na język polski. Że A w Polsce, że on już że to... miało to przypał. Tak. Też. Jezus. No i też jakieś takie... Tak, słowy. też jakieś taką te, tematykę, więc no nie wiem, jakim cudem po prostu teraz miałby po raz pierwszy przechodzić tę drogę, skoro już ją przeszedł mm -hmm. i podpalał kiedyś materiały. Za małe konsekwencje może dostał. No chyba po tak, wtedy. bo to wiesz, tam 6 lat temu, to tam. Tak. ten... Natomiast teraz, no już przy tych zasięgach trochę innych... No i konop też w niego No i konop, cię na świat, Tak, nie? no jak tam to nie wiem, z milion trzysta chyba miał ten odcinek, jak, jak ten, jak, jak go oglądałem, więc no słabe, nie? W sensie, hmm. wiesz, gadaliśmy sobie odnośnie czajnika, inspiracji Gdzie to Mr. już Beistem, było, już stary, było wiesz, takie, niektóre ujęcia, miniaturki, sceny, całe pomysły, skrypt. Ogólnie no ale mimo wszystko tam było trochę tej autorskiej pracy, a tu chłop wali jeden no do, jeden do jednego. jednego, no to, to jest no, miazga. Porąbane to jest. W sensie, ale Wiesz, jeszcze najśmieszniejsze, jak on próbuje takiego trochę głupka zgrywać i to akurat mówię trochę... I nie chciał. No tak, ale <laughs> takiego, że z jednej strony nagrywasz kontent zahaczający o naukowy, tłumaczysz jakieś złożone sprawy, a potem rzucasz oświadczenie, w którym idiotę zgrywasz. No, no. to się nie klei. W sensie, nie. wiesz, no. że... No lecisz, no. No... Nie da się tak. No, no słabo. Słabo mega wyszło, nie róbcie tak, dobrze, że Konop to naświetlił i hardcore teaching, my kiedyś współpracowaliśmy. To Z tego co pamiętam, to Widmo mu tam robiło jakieś mhm. rzeczy. Yy, ale wydaje mi się, że to były miniaturki i tytuły, właśnie taka ogólna obsługa, że materiały, to on mówił, że sam robi. Mhm. Że właśnie nie ten. No i tak już to chyba wiemy Czy Znaczy dlaczego. wiesz, on jakieś tam filmy sam robił, no bo akurat materiału z analizą filmu Palasajda, no nie mógł zerżnąć z zagranicznego no YouTube'a, wiadomo. No nie. Natomiast no, no, nieważne ile tych filmów było, chociaż i takich było sporo, no sam koncept, nie no, jest no, słaby. No nie no, oczywiście. To, to nie są fajne rzeczy. Także podbijam, jak chcecie to sobie zobaczcie odcinek Ukonopa, tam jest to dużo szerzej opowiedziane, no to chyba no, tak głowę złapiecie. jest no to najlepsze co można zrobić, no to chyba dać znać temu oryginalnemu autorowi żeby on podjął decyzję no co z tym gagatkiem chce zrobić no, no bo to może... wiesz ludziom się zwykle nie chce tak to będzie. O, 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 w takich sytuacjach fest piszą maile. Hey, you no, need no, to ale... know about something no. opór. Oh, bur... Ale nie mówię o tych stronie, która jak nawet się dowie to, a, to no, o tej. A wiesz no, jakieś... jak poczuje, że ma AdSensa do ugrania? No człowieku, za wszystkie filmy niech odda połowę AdSensa z licencji. Mhm. I jest luz. No, no to a co? zobaczymy. No ciekaw jestem, bo może to był jakiś taki precedens. Ludzie tutaj często przypominają odnośnie mniej więcej. I tak, licencji, nie? Tak, no właśnie, tylko że oni to zrobili fair, bo byli na licencji, właśnie. Nie? Chociaż ludziom widzieli też nie od początku. ale... Tak, nie było od początku. Tam? No tak, mówili mi, pisali na czacie, tylko że w pewnym momencie się pojawiło, pojawił taki no. ten tak, tak, informacja. Tak, tak, tak. No ale no, wiesz, no ale dobra, no ostatecznie była, tak? No zobaczymy. Tak, jak dalej się, się to wiesz, umowę. Jak ja już z nimi robiłem, to już mieli licencję i tam z mitikalami też się rozliczaliśmy, właśnie z Retem i Linkiem, więc tam wszystko było legi. A w ogóle, aha, tylko też pewnie nie możesz mówić. Co? Bo ciekaw jestem, jak takie licencje wyglądają. W sensie, to jest tak, że rzeczywiście... Kup... No może inaczej, jak ogólnie możesz powiedzieć, czy kto kupę kasy się oddaje, czy to nie są aż tak wielkie pieniądze za takie licencje? No to powiem, że nie są aż takie wielkie. Okej, okay, że to, to nie, nie jest... Może Dobra. nie będę mówił dokładnie, bo chłopaki mogą sobie nie życzyć, okay. ale nie, to nie... No to nie, nie, nie jest tak, nie. że nagle projekt się zastanawiasz, czy się opłaca prowadzi. Nie, absolutnie. No, okay. Nie, absolutnie. To było... Powiedziałbym, w mojej opinii, że patrząc na skalę tego, co z tej licencji wynikało dla kanału, jak dużo... To, że było to symboliczne. Okej. Okay. To, to, że było to sym, sym, Bo symboliczne. Bo nigdy nie miałem symstyczności, nie wiedziałem, jak to w ogóle funkcjonuje, czy to jest, wiesz, właśnie jaka to skala. Nie? Symboliczne było, ale podobało mi się, jak Retail Link byli szczerze zaskoczeni. Jak tam coś y, były gadki, no akurat chłopaki z nimi gadali y, na kolu y, i coś, że jakiś problem z kanałem i w ogóle. I oni mówią, Link, to no, do swojego opiekuna z YouTube'a, tam się odezwijcie, to on wam to ogarnie. Chłopaki <laughs> mówią, do kogo? A mówią, Do opiekona z YouTube'a. Mm. Nie macie takich osób? A chłopaki wytłumaczyli, jak wygląda YouTube w Polsce. I oni się za głowę złapali że jest tyle viewsa, mm. taki rynek ogromny w Polsce, YouTube na nas sra. Ja też w sensie, Czyli, że mieć... był moment, że mniej więcej polskojęzyczne robiło więcej viewsa niż Good Mythicale po angielsku nadające. I wiesz, że Mythicale mają całą obsługę z YouTube'a, prawną opiekunów, dubach, bach, wszystko, a chłopaki z mniej więcej albo ty, chatbota, nie? No. Wtedy jeszcze chatbota nawet no, nie było. Wiesz, teraz jest coś takiego, że ja dostaję co parę miesięcy wiadomość, że umów się na spotkanie z doradcą, tylko że te spotkania to są na zasadzie włącz e, monetyzację na kanale, w sensie jakieś komentarze no, albo nada, subskrypcje. No, że nada. Więc nie, nie ma, nie ma takiej możliwości związanej z obsługą, że ja na przykład teraz mając taki temat odnośnie tego zarzutu o zniesławienie, że mogę sobie skontaktować się z opiekunem i zapytać no, no, o co chodzi. Stepa, nie nie ma tak takiej być, opcji. Wiesz. Wiesz, no tu w przypadku, wiesz, gdzie mówimy o twórcach kanała, gdzie naprawdę tutaj ktoś, wiesz, dziesiątki, setki tysięcy złotych miesięcznie robi na tej platformie, no to w przypadku tego typu sytuacji prawnych, no powinieneś mieć normalnie wsparcie no. w YouTubie, dedykowanego pracownika i tyle, no. W jeżeli... Ty zarabiasz 100 koła za Sensa w miesiącu, to znaczy, że YouTube zarobił 50 z ciebie. No tak. To dedykowany pracownik za 5 koła, no to nie powinien no, być problem, nie? Ja też się śmieję, bo Patrycja mi o tym opowiadała. Bo dwie trzecie, 1 trzecia jest Bo z ona, nie? ona kiedyś ogląda, znaczy nadal ogląda taką tam z zagranicy, z jakiegoś kraju skandynawskiego, już nie będę teraz nie pamiętał, chyba z Norwegii, e, która nagrywa różne tam treści, ma bardzo dużo wyświetleń. No i też kiedyś nagrała takiego vloga, że ona jedzie na osobiste spotkanie ze, swoją, ze swoim doradcą z YouTube'a. Normalnie w siedzibie, Zazdra. wiesz, Zazdra. kawka, tutaj omawianie przyszłości Zazdra. kanału tego. to ona ja, ja mówi to w Polsce, to ja mówię, co so ty kurwa, gdzie to jakieś spotkanie? Nic takiego nie ma, Nawet internetowo się dogadać, to Biednemu jest... Jednemu zawsze wiatr w oczy A Polski rynek przecież jest taki duży, no w no no. sensie, no znowu tam, wiesz, taka skala, ale no mimo jest wszystko. Jest duży, na ale skalę jak... światową jest duży, no. jest duży. Mamy, wiesz, naprawdę twórcy, którzy robią milion dwa na film regularnie, to wiesz, no, na skalę światową są duże mhm. kanały. No. Nie ma o czym mówić, nie? No. więc to na pewno. No, na pewno też zapraszamy Was na kolejne odcinki z zgrzytu. Będzie wesoło i ciekawie. No zobaczymy, jakie tematy się wylosują, ale miejmy nadzieję. Tak. Yy, no i jest dogadany na 12 sierpnia Maksym Wolczyk. Więc jak macie jakieś pytania do Maksyma Wolczyka, yy, mojego ulubionego twórcy internetowego idola, zaraz, nie, nawet nad Robertem Pasutem. <ścoughs> yy. Idola y i w ogóle o co chcielibyście zapytać, to dawajcie znać. Tak, i jednocześnie też przypominamy, że wleciał materiał y odnośnie Japonii. Z Emilem Tak, tak więc, więc jeżeli tam, nie wiem, może wam się wyświetliło, może nie wyświetliło, to jest taki mówię, inny odcinek, spokojniejszy. Społeczny troszkę bardziej, też właśnie tak. taki trochę o różnicach między Polską a Japonią, ale też było influencera influencerach, było Agnieszce Grzelak o Agnieszce Filipie Hajzerze jak się zachowywali w Japonii. Jak Kaiser był debilem znowu. <głos> <głos> Więc gorąco no, polecamy. To możecie sobie zajrzeć i też przesłuchać, no. Dziękujemy I za dzięki. uwagę. Na razie cześć, pompa. Pa, pa. Elo.